Szanowni Państwo, w imieniu prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia witam Państwa na debacie Bilans pandemiczny, jak Polska przetrwała COVID, wnioski na przyszłość. Obowiązki sprawiły, że pan prezes nie może dzisiaj otworzyć debaty. Pan prezes upoważnił mnie do przekazania, że podejmie wszelkie działania, aby pojawić się możliwie najszybciej na debacie. Epidemia COVID-19 doprowadziła do opracowania nowych wzorców we wszystkich obszarach naszego życia. Sektor ochrony zdrowia został dotknięty tą zmianą w stopniu największym. Pojawił się szereg problemów, z którymi mierzono się po raz pierwszy. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała serię raportów z przeprowadzonych kontroli, które dotyczyły różnych aspektów funkcjonowania państwa w tym trudnym okresie. Złożoność problematyki wymagała kompleksowego podejścia do problemu. W najbliższym czasie zaprezentujemy Państwu raport o stanie państwa w obszarze opieki zdrowotnej w czasie pandemii COVID-19. Raport powstanie na bazie pracy specjalnego zespołu kontrolerów zajmujących się właśnie problematyką ochrony zdrowia. Wyniki kontroli, które już opublikowaliśmy i które zamierzamy opublikować w najbliższym czasie, powinny stać się przyczynkiem do dyskusji, która pozwoli wypracować mechanizmy pozwalające uniknąć błędów z lat ubiegłych. Wyrażamy przekonanie, że taka dyskusja zostanie zapoczątkowana właśnie dziś. Oddając głos pani redaktor, bardzo życzę Państwu oraz Państwu panelistom owocnych dyskusji i wniosków, które będziemy mogli wykorzystać chociażby w tym raporcie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To ja teraz przedstawię naszych uczestników, chociaż przypuszczam, że wszyscy Państwo ich znają, ale dla porządku. Pan generał dywizji, profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Grzegorz Gierelak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Pani profesor Iwona Kowalska-Bobko, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Pan lekarz medycyny, ale przede wszystkim pan dyrektor Czesław Ducki, dyrektor do spraw organizacji i zarządzania oraz zastępca dyrektora do spraw medycznych Mazowiecki Szpital Brudnowski w Warszawie. Pan Piotr Milklis, dyrektor delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach, który przygotowywał raport, o którym dzisiaj będziemy mówili. Pan Krzysztof Łanda, przewodniczący Komisji Zdrowia Business Center Club, którego znamy między innymi jako wiceministra zdrowia w latach 2015-2017, który bardzo dużo starał się zrobić, w niektórych zakresach zrobił, jeżeli chodzi między innymi o inwestycje szpitali, o taryfikację świadczeń, o porządkowanie systemu refundacyjnego. Na początek poprosiłabym pana dyrektora, żeby zaprezentował nam takie najważniejsze informacje z raportu, do których będziemy nawiązywać w trakcie dyskusji. Dziękuję bardzo. Serdecznie witam. Szanowni Państwo, witam panelistów. Dzisiaj naszą rolą tu ludzi NIK-u jest słuchać, wobec czego ja trochę jak akwizytor powiem o tym, co już z taśmy zeszło w NIK-u, co na taśmie. I będziemy wtedy z uwagą słuchać przede wszystkim głosu naszych ekspertów. To jest temat, który zdominował debatę publiczną i przede wszystkim życie Polaków w ostatnich prawie 3 latach, wobec czego warto poświęcić mu trochę czasu. Jak zwykle w takich przypadkach przejdziemy na ręczne sterowanie. Ja poproszę o pomoc techniczną, dlatego że... Proszę Państwa, wszystko było dzisiaj sprawdzane, i baterie, i projektory. To pomoc techniczna zajmie... O! Już. Żart był nie na miejscu, zwłaszcza w świetle danych, które pokazujemy na pierwszym slajdzie. Szanowni Państwo, dane powszechnie dostępne mówią, że w 2020 roku liczba zgonów w Polsce przekroczyła ponad 100 tysięcy średnioroczną wartość z ostatnich 50 lat. Współczynnik zgonów na 100 tysięcy ludności osiągnął najwyższą wartość od 1951 roku. Liczba zgonów w 2021 roku przekroczyła o blisko 154 tysiące średnioroczną wartość z ostatnich 50 lat. 519 tysięcy do 366 tysięcy.
współczynnik zgonów na 100 tysięcy ludności osiągnął wartość wyższą o blisko 117 w stosunku do 2020 roku. Jak czytać te dane? Szanowni Państwo, obok pokazujemy slajd zaczerpnięty z Our World in Data, powszechnie dostępny panel gromadzący specjalistów, statystyków i dane z całego świata. Ten pik, który przypomina Matterhorn, sięgający cyfry 117, to jest 7 listopada, tydzień, który do tej pory w historii Polski cechuje się najwyższą nadmierną śmiertelnością. Szanowni Państwo, na każde 100 osób, które w poprzednich 5 latach umierały w tym tygodniu, w tygodniu, który ma swój środek w dniu 7 listopada, zmarło w Polsce 217 osób. To jest rozmiar problemu, z którym przyszło się zmierzyć. 6 milionów i 330 tysięcy przypadków. 117 tysięcy oficjalnie zarejestrowanych zgonów powiązanych z COVID. No i wreszcie średnia nadmierna śmiertelność, czyli śmiertelność liczona w stosunku do 5 poprzednich lat, za cały ten okres sięgająca blisko 15%. Dlatego właśnie postanowiliśmy od samego początku, na polecenie pana prezesa, zająć się tym tematem. Były kontrole rozpoznawcze robione w Małopolsce. Były kontrole, które zajęły się kluczowym problemem dostępności kadr medycznych. Były kontrole zakupów środków ochrony osobistej. Bardzo głośny temat, zwłaszcza w pierwszej fazie epidemii. Kontrola, z której raport prezentowaliśmy tydzień temu i do którego nieustająco będę Państwa namawiał, by szczegółowo się z nim zapoznać. Funkcjonowanie szpitali w warunkach pandemii COVID-19. Nasz Departament Zdrowia, którego dyrektor tutaj jest na sali, Marcin Stolarczyk. Oni są autorem tego raportu, który jest inspirujący i zawiera bardzo, bardzo wiele ciekawych i odkrywczych, powiem, informacji. Wreszcie raport częściowy na temat przyznawania świadczenia dodatkowego personelowi medycznemu uczestniczącemu w diagnozowaniu i udzielaniu świadczeń zdrowotnych. To z kolei delegatura w Szczecinie i jej wkład w naszą pracę. Dostępny już dla posłów raport częściowy dotyczący działania zachodniopomorskiego oddziału wojewódzkiego, z którego dzisiaj kilka danych, by zachęcić Państwa do czytania całości raportu, kilka danych zaprezentujemy. Przygotowanie i działanie odpowiedzialnych organów państwa, instytucji i służb w sytuacji zagrożenia i wystąpienia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to z kolei moje i mojej delegatury dzieło. Publikacja wkrótce wraz z raportem na temat tworzenia i funkcjonowania szpitali tymczasowych powstałych w związku z epidemią COVID-19. Na taśmie jest jeszcze realizacja Narodowego Programu Szczepień i funkcjonowanie rejestru pacjentów chorych na COVID prowadzonych przez Narodowy Instytut Kardiologii w Aninie. Szanowni Państwo, jeśli mówimy o dodatkach covidowych, pieniądz zawsze interesuje Najwyższą Izbę Kontroli, wobec czego my poszliśmy znów za pieniądzem i poszliśmy za powszechnie słyszalnymi głosami na temat tego, czy starczyło pieniędzy, w jaki sposób system poradził sobie z niedoborem kadr medycznych, który jest systemową bolączką nękającą polską ochronę zdrowia od lat. Szanowni Państwo, tu wkład delegatury w Szczecinie, jeżeli chodzi o ten raport częściowy, pokazaliśmy w nim i pokazaliśmy to także parlamentarzystom na specjalnej prezentacji szereg nieprawidłowości, które związane były z przyznawaniem dodatków covidowych. Co do przyczyn tych nieprawidłowości, w informacji, która została zaprezentowana posłom, została zawarta też szczegółowa analiza, jeżeli chodzi o wydźwięk społeczny i medialny. No, to są rzeczy, które bulwersowały opinię publiczną jakiś czas temu. Ja przypomnę tylko, że
Nasza kontrola wykryła przypadki, że dodatki covidowe były pobierane dwukrotnie. W listopadzie 63 osoby. Jeśli chodzi o grudzień, to 72 osoby. Dwukrotnie, trzykrotnie zdarzały się też takie przypadki. Sprawa miała miejsce także w roku 2021. 75 osób, dwukrotny dodatek, 56 osób w lutym, dwukrotny dodatek. I znów jednostkowe przypadki nawet trzykrotnego pobierania dodatku covidowego przez pracowników. Szukaliśmy przyczyn tego, niejasność przepisów, niejasność poleceń wydanych w tej sprawie przez ministra zdrowia, a także dowolność interpretacji treści tych poleceń przez osoby prowadzące szpitale i pewna niemoc, która dotyczyła tutaj Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego żeby uporządkować sposób rozdysponowania tych dodatków, Narodowy Fundusz Zdrowia akurat nie został wyposażony w skuteczne narzędzia. Na przykład dyrektorzy oddziału NFZ nie byli uprawnieni do weryfikacji osób zgłoszonych jako uprawnione do pobierania tego świadczenia. Został na szeroką skalę wprowadzony system oświadczeń wraz niestety z dość ułomnym systemem weryfikacji tych oświadczeń. Umowy pomiędzy oddziałami NFZ-u a świadczeniodawcami nie ustalały tego, jak dokumentować spełnienie tego warunku, a mianowicie kontaktu z osobą chorą lub podejrzaną o bycie chorą na COVID. Tutaj, drodzy Państwo, podobnie jak w wielu przypadkach, nieprecyzyjność przepisów skutkowała dość szerokim rozdysponowywaniem tych właśnie dodatków. Czasami wśród osób, które miały tylko incydentalny styk z pacjentami chorymi na COVID. W samym tylko oddziale podczas kontroli próby, która była analizowana w oddziale zachodniopomorskim, wykryliśmy przypadki przyznawania tego dodatkowego świadczenia osobom, które miały kontakt z osobami chorymi mniej więcej przez 30 minut w skali miesiąca. Dwie osoby w wymiarze 40 minut. Szanowni Państwo, skala tych nieprawidłowości opisanych w naszym raporcie jest oczywiście większa. Pokazane są ciekawe dane dotyczące tego, jakie przyczyny, jak słaby okazał się system zarządzania tymi pieniędzmi pochodzącymi przede wszystkim z Funduszu Przeciwdziałania COVID. Przede wszystkim jeżeli chodzi o weryfikację uprawnień. Będziemy Państwa zachęcać do lektury i do zapoznania się. Moja rola akwizytora teraz skupi się na drugiej kontroli, z której raport pokazałem już Państwu. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie szpitali w warunkach pandemii COVID-19, czyli ostatnio publikowany duży raport Najwyższej Izby Kontroli, ja pragnąłbym zwrócić uwagę na kilka faktów i odesłać Państwa do szczegółowej lektury. My stwierdziliśmy na podstawie badania 23 szpitali w 5 województwach, że co do zasady nie były one przygotowane do tego, by radzić sobie z nowym zagrożeniem. Dyrektorzy tych jednostek, chwała im za to, podjęli starania, by przystosować je do radzenia sobie z terapią, z prowadzeniem leczenia osób, pacjentów chorych na COVID. Natomiast kosztem było znaczne ograniczenie możliwości leczenia pacjentów chorych na inne schorzenia. Jeżeli pytamy o przyczyny nadmiernej śmiertelności, to musimy pamiętać o tym, że choć cały system opieki zdrowotnej w Polsce skoncentrował się na zwalczaniu COVID, to inne choroby nie zapomniały o Polakach i były tak samo uciążliwe jak poprzednio, a wręcz ich interakcja z nowym schorzeniem okazała się szczególnie niebezpieczna i szczególnie zabójcza. Kluczowe w takich wypadkach jest sposób, w jaki
zarządza się unikalnym zasobem i bardzo ograniczonym w Polsce, jakim są kadry medyczne i łóżka. My analizowaliśmy to, czy łóżka wydzielone w szpitalach tak zwanych stacjonarnych, a więc w szpitalach należących do sieci, w szpitalach trzech stopni zabezpieczenia, czy łóżka tak zwane covidowe były wykorzystane efektywnie. Odeślę jeszcze raz do raportu, ale drodzy Państwo, wydaje się, że pomimo zabezpieczenia bardzo dużej liczby łóżek covidowych w szpitalach zwykłych, nie osiągnięto tego efektu optymalizacji. Te łóżka były w dużej części puste. Były okresy, gdzie nawet pomimo istniejącego w danym momencie wzrostu liczby zachorowań, łóżka w szpitalach covidowych świeciły pustkami. Oznaczało to, biorąc pod uwagę fakt opłacania gotowości do udzielania świadczeń i każdego tego pustego łóżka, każdego dnia, powodowało to naszym zdaniem nieracjonalne wykorzystanie tego najcenniejszego zasobu, jakim było miejsce w szpitalu. Powodowało też możliwość podejmowania nieracjonalnych decyzji na poziomie systemu, a mianowicie przy niepełnym wykorzystaniu już wydzielonego zasobu, pokusa do rozbudowy zasobów na zapas. O tym wszystkim piszemy w naszym raporcie. Efekt zmaterializowania się niektórych z tych ryzyk to, drodzy Państwo, te dane statystyczne, które przytoczyłem na początku. Mieliśmy sytuację, w której mieliśmy w długich okresach czasu w szpitalach wolne łóżka covidowe i mieliśmy rosnącą kolejkę pacjentów oczekujących na normalne świadczenia związane z chorobami, które o Polakach wcale nie zapomniały. Pojawia się też w naszym raporcie pojęcie długu zdrowotnego i to jest rzecz, która tak naprawdę będzie faktycznym dziedzictwem czasów COVID-u, bo odcięci od normalnych świadczeń Polacy nie przestali chorować, wobec czego kiedyś trzeba będzie ten dług spłacić. To tyle. Serdecznie zapraszam do lektury naszych informacji, tych, które już są i tych, które niebawem będziemy publikować i przede wszystkim do lektury raportu o stanie państwa, część pierwsza, służba zdrowia, ochrona zdrowia w Polsce w czasie COVID. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Ja osobom, które oglądają nas zdalnie, powiem, że na sali mamy naprawdę świetne grono gości. Bardzo dziękujemy za przybycie. Są parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu zawodów medycznych, przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, dyrektorzy szpitali. No, jest duże zainteresowanie. Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaproszony oczywiście do panelu był też przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u. No, niestety ta rękawica nie została być może podjęta tym razem. I teraz przejdziemy do dyskusji, bo no właśnie, raporty NIK-u zawsze budziły gorące dyskusje. Jest to zawsze ciekawa publikacja, ponieważ jest troszeczkę z zewnątrz. Tym razem dla mnie jako dla dziennikarki jest jeszcze bardziej interesująca, ponieważ w trakcie pandemii w bardzo wielu zakresach informacje stały się niejawne. Znaczy, o ile kiedyś można było spytać, ile mamy szczepionek, ile mamy leków, ile mamy maseczek. No, kolejne obszary były wyłączane z jawności, po to pewnie, żebyśmy nie wiedzieli, żebyśmy się teoretycznie nie stresowali. Ale instytucjom innym niż NIK kontrolowanie tego, co się dzieje w systemie, na pewno dla nich stało się trudniejsze. Jeszcze chciałam pana dyrektora spytać, czy coś właśnie w trakcie tej kontroli pana zaskoczyło, bo od lat prowadzi pan różne kontrole w ochronie zdrowia. Czy coś tym razem było takiego szczególnego? Gdybym miał wspólny mianownik sporządzić dla ustaleń z bardzo wielu kontroli, to powiedziałbym, wskazałbym jednak na niechęć do pozostawiania na piśmie bądź zarejestrowanych śladów działalności różnych gremiów i osób podejmujących decyzje. To jest rzecz, która pojawia się, brak protokołów, brak notatek. Ja wiem, że jesteśmy w tym momencie nudni jako urzędnicy państwowi, ale istnieje pojęcie rozliczalności
osób, które wydają publiczne pieniądze. I to jest pierwsza taka generalna uwaga. Druga uwaga dotyczy danych powszechnie dostępnych i refleksji nad tabelami. To są refleksje nad tym, czy nam poszło. Czy poszło nam, krajom sąsiednim. Drodzy Państwo, no, nie poszło. Nie poszło. Lektura danych statystycznych pokazuje, że my, sąsiedzi od południa przede wszystkim i sąsiedzi od północnego wschodu, mieliśmy duży problem i lokujemy się na bardzo wysokich miejscach w tabeli nadmiernej śmiertelności, w tabeli umieralności na COVID przypadającej na daną populację. Coś tutaj wymaga analizy systemowej. Zajmujemy się nią właśnie w Najwyższej Izbie Kontroli, bo chcemy odpowiedzieć na pytanie też nie tylko o bezpośrednie przyczyny niepowodzenia, powiem tak, w przeciwdziałaniu epidemii COVID w zasadzie wszystkich krajów naszego regionu, za wyjątkiem naszego zachodniego sąsiada. No i nie tylko bezpośrednie, ale też głębsze przyczyny. To trzeba pokazać i nad tym trzeba dyskutować, żeby znaleźć jakieś sposoby poprawy. Więc pierwsze, niedobór źródeł do analizy kontrolnej. No i drugie rzeczywiście wrażenie tego, że pomimo starań bardzo wielu osób nie udało się skutecznie z tą chorobą walczyć, przynajmniej na takim poziomie, na jakim poradziły sobie bogatsze kraje, zwłaszcza z zachodu Europy. Tak, tych tajemnic było dużo, łącznie z tym, że nie można się było na przykład dowiedzieć, kto doradza w poszczególnych zakresach. To był pomysłodawcą słynnego zamykania lasów i wielu innych decyzji. Ale skoro pan dyrektor powiedział o perspektywie innych państw, to tak naturalnie wydaje mi się, że teraz przeszlibyśmy do pytań do pana generała Grzegorza Gierelaka, ponieważ państwo jako WIM no, działali szczególnie szybko, pojechaliście na misję do innych państw, też proponowaliście różne rozwiązania i chciałam spytać, czy ten czas pana zdaniem był dobrze wykorzystany, bo myśmy już słyszeli o pandemii, że się rozwija. Trochę przez te pierwsze tygodnie czy nawet miesiące było takie uspokajanie, że no te Chiny to daleko właściwie, na razie nic się nie dzieje, maseczek nie trzeba zakładać. Czy myśmy się dobrze przygotowywali? Czy można było w ogóle przewidzieć, że ta pandemia się będzie tak rozkręcać? Myślę, że pandemia, no przynajmniej na początku, ten pierwszy rok, pierwsze miesiące, to był czas, który zaskoczył wszystkich, bo tak do końca, choćby z uwagi na embargo informacyjne, jakie nałożyły same Chiny na informacje dotyczące, z jakiego rodzaju patogenem mamy do czynienia, trudno było myśleć kategoriami celowego, właściwego przygotowania się. Natomiast jako Polska, w nawiązaniu do tego, co pani redaktor powiedziała, jako Polska myśmy wykonali jeden bardzo uważam dobry, bardzo dobry ruch, który został notabene bardzo szybko zauważony przez no, znaczące w skali świata osoby, że wymienię choćby tweety czy wypowiedzi na ten temat przewodniczącej Komisji Europejskiej czy szefa NATO. Czyli mówię, mam na myśli tutaj naszą misję zorganizowaną do Lombardii. To była pierwsza, 1 kwietnia i następnie misja kolejna w Stanach Zjednoczonych. To były dwie różne misje, ale nie wchodząc w szczegóły, na uwagę chciałbym skupić przede wszystkim na misji lombardzkiej. Ja przypomnę też okoliczności, w których myśmy tę misję zaplanowali i zorganizowali. To dzisiaj mogę jako powiedzieć to tak informacyjnie, skąd przyszła inspiracja. No, będzie to zaskakujące, ale warto. Może w ramach właśnie zbierania tego typu informacji na temat pandemii. Inspiracja przyszła stąd, że w moim gronie nagle obudziliśmy się któregoś tam marca, nie pamiętam już dziś dokładnie, ale na pewno to był marzec. I zelektryzowała nas wiadomość, że krajem, który bardzo chcę pomóc dotkniętym pandemią Włochom, jest Rosja i właśnie już Rosjanie wylądowali na lotnisku
w Rzymie ze swoim samolotem i pełnym specjalistów i środków materialnych, sprzętowych do tego, aby wspierać Włochów w walce z pandemią. No, uznaliśmy, że to jest pierwszy krok do tego, aby bronić sojuszu i bronić Unii Europejskiej. I też stąd rozpoczęło się pilne planowanie takiej misji we Włoszech. Ta misja miała kilka bardzo ważnych elementów. Po pierwsze, oczywiście w przekazie ogólnym, publicznym miała charakter misji humanitarnej jako wsparcie i taki charakter ona miała, biorąc pod uwagę choćby to, kto w tej misji osobowo uczestniczył. Ale przede wszystkim my stawialiśmy sobie jako główne zadanie, to była misja rozpoznawcza. Misja, której zadaniem było, tak jak mamy to właśnie w działaniach wojskowych, wszędzie tam, gdzie się pojawiamy, teren jest nieznany, pierwsze prowadzimy tak zwane rozpoznanie również epidemiologiczne wszelkich zagrożeń. I to była misja, która była nastawiona na temat tego zebranie wszelkich informacji dotyczących samego patogenu, sposobu przeciwdziałania skutkom zdrowotnym, ale przede wszystkim informacji dotyczących tego, jak miejscowy system ochrony zdrowia jest organizowany, które rozwiązania się sprawdzają, a które należy na starcie porzucić jako te, które są, mówiąc kolokwialnie, ślepą uliczką. Okazało się na miejscu, to było dla nas też bardzo dużym, ale i miłym zaskoczeniem, że Włosi byli świetnie przygotowani. To była wielka, tak powiedział, dysonans poznawczy z tym, co widzieliśmy w mediach informujących o całej masie zgonów dziennie, idącej w setki. Już ta liczba w tym czasie zbliżała się do 1000 zgonów dziennie, a z drugiej strony na miejscu widzieliśmy sprawnie działający państwo, no w zasadzie region, najbogatszy region Włoch, ale podkreślam jeszcze raz, sprawnie zorganizowany i działający, w którym wszystkie działania związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii zostały scentralizowane, podporządkowane miejscowej Guardia Civile. Poszczególne obszary zostały wydzielone. Poruszanie się pomiędzy miejscowościami było ściśle kontrolowane właśnie przez tamtejsze służby. No i przede wszystkim to, jak Włosi szybko zorganizowali swój system ochrony zdrowia. Uwaga taka najciekawsza. Już trzeciego dnia wiedzieli, co ten system zabije. Widzieli, doświadczyli tego, że masa pacjentów z zakażeniem, którzy zgłosili się do szpitala, spowodowała, że szpitale zostały sparaliżowane, a zatem cały system przestał jednego dnia funkcjonować. Podjęli w związku z tym natychmiastową reakcję, jaką było przeniesienie środka ciężkości, identyfikacji osób zakażonych i wstępnej ich kwalifikacji, takiego triażowania do pomocy medycznej poza szpitale. Szpitale wtedy stały się miejscami, w których udzielano, skupiono się głównie na udzielaniu pomocy tym, którzy tej pomocy z punktu widzenia ciężkości zachorowania wymagają. Natomiast cała identyfikacja osób zagrożonych, wymazy, badania radiologiczne i tak dalej, wszystko odbywało się na zewnątrz, w przygotowanych do tego na początku namiotach, potem kontenerach. Zresztą te doświadczenia notabene powielaliśmy. I drugi element, który też nas uderzył i zwłaszcza w kontekście tego, co obserwowaliśmy przez kolejne miesiące w Polsce, a mianowicie spójność systemu ochrony zdrowia. Ja ciągle będę to podkreślał i między innymi w raporcie, który przygotowaliśmy razem jako Wojskowy Instytut Medyczny z Instytutem Jagiellońskim, gdzie odnieśliśmy się do tego, jak należy system ochrony zdrowia czy państwo generalnie przygotowywać na tego typu czarne łabędzie. Zwróciliśmy uwagę na to, że w Polsce ciężar walki z pandemią został pierwszego dnia przerzucony na szpitale i tak generalnie do końca niemalże pandemii zostało. To zwłaszcza było odczuwalne w pierwszej fali pandemii i w drugiej fali pandemii. I to było tym takim kontrastem, który widzieliśmy we Włoszech. We Włoszech opieka zdrowotna nad osobami zakażonymi opierała się głównie na lekarzach rodzinnych. Państwo zaopatrzyło jedynie tych lekarzy w samochody. One były jednakowo zaopatrzone, oznaczone. Dzięki temu mogli swobodnie się poruszać w tych warunkach, których, tak jak powiedziałem, możliwość przemieszczania się była ograniczona. A jednocześnie analizowano to, w jaki sposób można zoptymalizować ten ich sposób opieki, ambulatoryjnej opieki nad chorymi. Tam między innymi pojawiły się te
czterowskaźnikowe, czterostopniowe analizy oceniające moment, w którym pacjent wymaga hospitalizacji, czy jeszcze może być leczony w warunkach domowych. Banalne sprawy, można powiedzieć, ale okazuje się, że mające taką skuteczność w rozpoznaniu na poziomie 80 i więcej procent, a były to na przykład umiejętność policzenia od 20 w dół na jednym wdechu, obraz radiologiczny i tak dalej, i tak dalej. Te czynniki, oni wprowadzili takie kryteria wskaźnikowe oceniające realne ryzyko zagrożenia dla pacjentów, którzy wymagali czy nie wymagali hospitalizacji, czy mogli być leczeni w warunkach ambulatoryjnych. Trzeci tydzień, podkreślam, epidemii, my przywieźliśmy te dane do Polski, opublikowaliśmy je w dość obszernym raporcie i to, co było bardzo ważne, jednym z cenniejszych elementów tego raportu, to była jedna kartka A4. Kartka A4, na której była zawarta kompletna informacja dotycząca całej procedury postępowania wobec pacjenta w warunkach ambulatoryjnych oraz szpitalnych, z ujęciem stosowanych leków, etapu, z którym z poszczególnymi lekami, etapu ciężkości choroby, z którymi poszczególnymi lekami należało wejść. Drodzy Państwo, trzeci tydzień choroby, 70-80% tych zaleceń zachowało swoją aktualność do końca pandemii, jeżeli chodzi o rodzaj używanych leków, o etap choroby i tak dalej. To pokazuje, jak bardzo Włosi świetnie się przygotowali, jak bardzo właściwie zdefiniowali skalę problemu, no a następnie też i skutecznie z tym walczyli. Doświadczenia, jakie przywieźliśmy, tak jak powiedziałem, opublikowaliśmy w raporcie. Raport był raportem publicznym. To też chciałbym podkreślić. Chcieliśmy bardzo, aby te informacje dotarły do jak najszerszego grona decydentów. Licząc na to, że te doświadczenia i informacje dotyczące jak organizować szpitale, jak organizować system opieki ambulatoryjnej oraz jak w sposób celowy, właściwy leczyć osoby, identyfikować, kwalifikować choćby pacjentów do przyjęcia do szpitala. To taki słynny wskaźnikowy raport, czy ich metoda kwalifikacji na podstawie obrazu zwykłego radiogramu z podziałem pól płucnych na 25 obszarów punktowanych. Jeżeli ktoś osiągał więcej niż 12 punktów, to była kwalifikacja, musi się położyć, bo wiemy, że to stanowi potencjalne ryzyko. Choroba może się wymknąć w ciągu kilku, kilkunastu godzin spod kontroli i możesz umrzeć. Proste czynniki, proste wskaźnikowe metody oceny pozwalające efektywnie zarządzać chorobą, ale również efektywnie wykorzystać zasoby systemu ochrony zdrowia po to, aby z jednej strony uniknąć tych hospitalizacji, które były niepotrzebne, ale jednocześnie no, nie przeoczyć tych, które w efekcie mogły potem przyczynić się do tego, że w perspektywie już po końcu pandemii w statystykach okazało się, że za rok, za lata 19-21 jesteśmy na czwartym miejscu na świecie, jeśli chodzi o skrócenie się przewidywanego czasu życia. Tak, po, o ile pamiętam, Bułgarii, Stanach Zjednoczonych i jeszcze którymś tutaj, i Litwie chyba. Tak, tak. W drugim miejscu była Litwa. Potem te wskaźniki się nam poprawiły już w roku 20, za rok 21 to było około 14 miesięcy skrócenia, podkreślam. Podczas gdy już kraje takie jak Hiszpania i Włochy, kraje, które identyfikowaliśmy z bardzo ciężkim przebiegiem choroby, masywnymi zgonami za rok 21, zaliczyły poprawę tych wskaźników, tak jak to miało miejsce w latach przedpandemicznych na poziomie 5-7 miesięcy zwiększenia, wydłużenia przewidywanego czasu życia. To pokazuje skalę problemu, z jakim realnie mieliśmy do czynienia. Dziękuję bardzo. To panie generale, jeszcze dopytam, bo powiedział pan, że 70-80% tych takich zaleceń, rekomendacji początkowych utrzymało właściwie swoją ważność. To ja może spytam, jaki procent z nich wdrożyliśmy, wykorzystaliśmy w Polsce? Tak szacunkowo. W pierwszym etapie pandemii, a i w późniejszych. Znaczy, no właśnie to jest ten element, który ja osobiście, patrząc na to, co się dzieje i też patrząc na to, skąd i jacy pacjenci trafiają choćby do Wojskowego Instytutu Medycznego. No, staraliśmy się pomóc wszystkim, którzy o tę pomoc się zwracali i też mieliśmy dzięki temu
prowadzić obserwacje, jakiego sposobu, jak metody leczenia są stosowane w innych podmiotach. I widać było wyraźnie, że brakuje centralnych wytycznych dotyczących, jak postępować z tą chorobą. Ja nie chcę tutaj używać takiego dość kolokwialnych stwierdzeń, ale i to napisałem w jednym z pierwszej fali, w jednym ze swoich jakichś tam artykułów, że bije po oczach, uderza to, że widać było, że w ośrodkach tych mniejszych, w których nie patrzono na tę chorobę, no, każdy patrzył tą swoją perspektywą lokalną. Trudno oczekiwać od ludzi pracujących w powiecie, który ma jeden szpital i 30 tysięcy ludności, że będą myśleć kategoriami szpitala w Mediolanie, tak? I tym, w jaki sposób stosować leki i na jakim etapie choroby hamujące na przykład odpowiedź cytokinową itd., itd. Ci ludzie potrzebowali wytycznych i to było widać wyraźnie, że oni stosują metody takie, jakie znali w leczeniu powszechnie czy dotychczas potykanych chorób wirusowych, czyli najczęściej było to nawodnienie, witamina C i tego typu postępowanie objawowe co najwyżej. Natomiast nie mieli wiedzy, nie mieli wytycznych, jasnych wytycznych, które już były sformułowane dotyczących tego, w jaki sposób przecinać te etapy choroby, które w efekcie były odpowiedzialne bezpośrednio za przyczynę zgonu, bo przypomnę, to nie wirus bezpośrednio zabijał czy zabił większość ludzi, tylko nadmierna reakcja immunologiczna przez ten wirus wyzwolona. Zatem to nasz organizm doprowadzał do wszelkich powikłań, które w efekcie były przyczyną zdecydowanej większości zgonów. I umiejętność hamowania tej reakcji immunologicznej, no, była rzeczą, która wymagała jasnego ukierunkowania medyków po to, aby wiedzieli, co stosować, wiedzieli, na jakim etapie stosować. Ja pamiętam pojedyncze informacje takie, które pochodziły na przykład od profesora Horbana. One się pojawiały, ale one miały charakter na przykład wytycznych, które trafiały do mnie drogą mailową. Profesor Horban dzielił się ze środowiskiem medycznym. No. Ja oczekiwałbym, tak jak powiedziałem to w tym raporcie, my przywieźliśmy z Włoch kopię włoską. Tą kopię, kartkę A4, każdy mógł sobie powiesić, tak zakładam, Włosi mieli taką intencję, każdy mógł sobie powiesić w swoim gabinecie ambulatoryjnym i w szpitalu. I na podstawie tych wytycznych, które były na tej kartce A4, był w stanie udzielić pomocy każdemu, podkreślam, choremu na każdym etapie choroby, ambulatoryjnym i szpitalu. Znaczy NFZ też ma ten system informowania placówek, więc pewnie można to było w ten sposób rozesłać. Ja pamiętam, że w ogóle rekomendacji nie było. Często dyrektor szpitali między sobą próbowali wypracowywać jakieś standardy, na przykład co robić z ciężarnymi kobietami, które dostawały COVID-u. Nie było w bardzo wielu zakresach tych procedur. Za to niektóre, na przykład dla podstawowej opieki zdrowotnej, zmieniały się bardzo dynamicznie, często w nocy. Na przykład zasady, kogo testować, czy kogo gdzie kierować. Chciałabym teraz spytać panią profesor Iwonę Kowalską-Bobko o wykorzystanie kadr, bo pan profesor zwrócił uwagę właśnie na te kadry pośrednio, na POZ, a szpitale. Jak myśmy sobie z tym radzili i czy wyciągnęliśmy jakieś wnioski z tej organizacji pracy? Ja może zacznę od tego, że budowanie zrównoważonego i odpornego systemu ochrony zdrowia to jest naprawdę długotrwały proces. I zgodzę się tutaj z panem generałem, że standaryzacja postępowania to jest niezwykle istotna sprawa, abyśmy przygotowali się, abyśmy zbudowali pewną odporność i mogli sobie poradzić z takim kryzysem w przyszłości. To jest niezwykle istotne. My się powinniśmy uczyć. Przypomnę, że to zrównoważenie i odporność to jest taka zdolność do zapewniania tych najważniejszych funkcji systemowych, które oznaczają właśnie udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Dla pacjentów potrzebujących, pamiętajmy, że to byli nie tylko pacjenci z COVID-19, ale też inni. Natomiast wracając do pytania, oczywiście kadry są niezwykle ważnym elementem każdego systemu ochrony zdrowia i takiego systemu, który jest odporny. Mieliśmy okazję wysłuchać wyników raportu Najwyższej Izby Kontroli, który też dotyczył kadr. Widzieliśmy,
między innymi te kwestie dotyczące kierowania różnego rodzaju dodatków płacowych, niekoniecznie trafnie. I teraz być może wynikało to z tego, że jesteśmy przeświadczeni, że my mamy za mało kadr medycznych, lekarzy i pielęgniarek. Dane Eurostatu, dane ISP wyraźnie wskazują na niedobory. Natomiast ja chciałabym zwrócić Państwu uwagę na to, że jeżeli popatrzymy na mapy potrzeb zdrowotnych czy dane GUS-u, to już to wygląda nieco lepiej niż dane Eurostatu. Może powinniśmy się w związku z tym zastanowić, jak prawidłowo alokować kompetencje kadr medycznych w systemie ochrony zdrowia. Zakładamy, że mamy ich nieco za mało, ale nie aż tak mało, jak donosi się w źródłach europejskich, czy jak donoszą izby. Ja wyraźnie chciałabym to podkreślić. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy mówić o prawidłowej alokacji kompetencji w systemie ochrony zdrowia, to nie będziemy stwarzać takich pomysłów jak kształcenie lekarzy w szkołach zawodowych, tylko raczej będziemy mówić o tym, aby wprowadzić do systemu ochrony zdrowia asystenta lekarza i tam go kształcić, prawda? Czyli kogoś, kto będzie wspomagał pracę lekarza w czynnościach medycznych i administracyjnych. Prawidłowa alokacja kompetencji w systemie ochrony zdrowia wyszła również w COVID-zie. Ja myślę, że pandemia to jest taki czas, kiedy stajemy przed ścianą. Nie mamy innego wyjścia. I podam Państwu przykład, jeśli chodzi o prawidłową alokację kompetencji. To są szczepienia. Czy gdyby nie COVID-19 moglibyśmy się dzisiaj szczepić w aptece? Obawiam się, że nie. Natomiast nie było wyjścia i okazało się, że jesteśmy w stanie bardzo dobrze alokować kompetencje takie jak prawo do wykonywania szczepień, które zostało przekazane innym profesjonalistom medycznym, nie tylko lekarzom. Nawiążę tutaj do tematu, który wspólnie z panią dr Małgosią Gałąską-Sobotką, która jest na sali, promuje od wielu lat, czyli współdzielenia kompetencji, krzyżowania kompetencji. I wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju odpowiedź na problemy kadrowe w systemie ochrony zdrowia. Czyli żeby zwracać uwagę na to, jakiego rodzaju czynności medyczne, kompetencje możemy przekazywać innym profesjonalistom medycznym czy też okołomedycznym, pozwalając lekarzom na skoncentrowanie się na tych istotnych, specjalistycznych z punktu widzenia właśnie efektywności leczenia. Pamiętajmy, że pandemia nam też to pokazała, że przyszłością jest również wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych, więc ja idę trochę dalej. Chciałabym Państwu też pokazać, że to współdzielenie kompetencji będzie dotyczyło w przyszłości, a właściwie już dotyczy, wykorzystywania różnego rodzaju aplikacji, programów komputerowych do wspomagania procesu leczenia. Ja oczywiście podkreślam jeszcze raz, bo mówiłam o tym niedawno w Naczelnej Izbie Lekarskiej, że maszyna nigdy nie zastąpi człowieka i tak będzie. Natomiast ona może wspomagać proces podejmowania decyzji właśnie, jeśli chodzi o leczenie, o pacjenta. Także wydaje mi się, że pandemia paradoksalnie wzmacnia pewne działania i tutaj zdecydowanie wzmocniła rozwój technologii, wdrażanie technologii medycznych, no i właśnie współdzielenie kompetencji. Natomiast chciałabym przy okazji odczarować tą liczbę lekarzy i pielęgniarek w systemie ochrony zdrowia. Proszę popatrzeć na mapy potrzeb zdrowotnych, na dane GUS-u. Wygląda na to, że mamy około 3,5 lekarza na 1000 mieszkańców i prawie 8 pielęgniarek na 1000 mieszkańców, co nas lokuje prawie w średniej OECD, a zatem prawidłowo alokujmy kompetencje profesjonalistów medycznych. Właśnie, my chyba musimy co jakiś czas mieć jakiś kryzys, żeby rozwiązania, o których mówimy latami, zostały wdrożone. Jak kilka osób niestety umrze na izbie przyjęć, to zaczynamy szerzej stosować triaż. Dzięki pandemii szerzej rozwijamy e-zdrowie, chociaż to, co pani mówiła o wykorzystaniu kadr, z drugiej strony mieliśmy jednak takie sytuacje, że lekarze mówili, że godzinami wydzwaniają, szukając miejsca dla pacjentów. Ratowników mieliśmy zajętych kursowaniem między szpitalami. Przecież to, co się działo w Warszawie, no, były dosyć opustoszałe ulice i te karetki cały czas krążące między placówkami, nieraz wożące pacjentów na przykład z Warszawy do Radomia, bo nie było miejsc. Tutaj takie wydające się, no,
patrząc na biznes, tak, mamy tyle aplikacji w komórkach bankowych, mamy mObywatel, różne rozwiązania, a brakowało tych rozwiązań takich, żeby można było zobaczyć i zabukować to miejsce dla pacjenta zwyczajnie. No tak, wykorzystanie nowych technologii, ale pewne standardy postępowania. Jestem pod wrażeniem tej kartki, powiem szczerze. Uważam, że to byłoby absolutnie coś fantastycznego, gdyby tego typu informacja mogła dotrzeć do każdego szpitala, do każdego ambulatorium, do podstawowej opieki zdrowotnej. Jedna kartka, która mogłaby wprowadzić jasny standard postępowania, czy właśnie nowa technologia medyczna, która mogłaby uporządkować, prawda? Czyli pozyskanie informacji jest niezwykle istotne, standaryzacja jest niezwykle istotna, wykorzystanie ekspertów jest bardzo ważne. Proszę zwrócić uwagę, że my w początkach pandemii, podobnie zresztą jak Czesi, bo miałam okazję badać tą sprawę wspólnie z ekspertami z Grupy Wyszehradzkiej, nie mieliśmy profesjonalnego ciała doradczego, nie było takiego ciała, podczas kiedy Niemcy wykorzystywali od samego początku ekspertów z Instytutu Roberta Kocha. U nas dopiero w listopadzie 2020 roku powstała Rada Medyczna, ale przypominam, że działała jako ciało doraźne, natomiast protokoły ze spotkań Rady były tajne. Nie można było ich nigdzie znaleźć, odczytać. A zatem mamy tutaj również pewnego rodzaju zaburzenia, co pewnie utrudniało wydawanie jakichkolwiek informacji w zakresie potencjalnego standardu działań. To teraz chciałabym spytać, jak to z perspektywy szpitala wyglądało nieresortowego, szpitala, który no, zabezpiecza dużą część Warszawy. Jak państwo obserwowali te statystyki Ministerstwa Zdrowia, to zawsze prawie Mazowsze było numerem jeden, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń. Częściowo oczywiście ze względu na liczbę mieszkańców, ale też na, wydaje się, też pewnie na liczbę turystów. Na samym początku tutaj królowaliśmy, czasami Śląsk nas wyprzedzał. Jak państwo się odnajdowali właśnie w tym takim stres teście, tak? Kiedy pacjentów zaczęło przybywać, kiedy nie było wytycznych, co z nimi robić i kiedy brakowało właściwie wszystkiego na początku? Dzień dobry państwu. Rzeczywiście ten okres pandemii był takim okresem, który zdarzył się raz na nasze całe życie. Nie przeżywaliśmy tego osobiście w rodzinach, ale też zawodowo nigdy. Też to był niezwykły czas. Ten niezwykły czas, jak każdy niezwykły czas, wymaga niezwykłych ludzi. Te postawy ludzi, pacjentów, personelu były różne. Czasami to były takie postawy ocierające się o duży heroizm, bohaterstwo. Ludzie pracowali długo, nie schodzili, bo nie było, nie miał kto ich zmienić. No, część też ludzi reagowała inaczej. No, szła na zwolnienie, uciekała od tego COVID-u. Też widzieliśmy dosyć dużo w tym pierwszym okresie paniki wśród personelu, takiego powiedziałbym, zachowań psychotycznych. No, duża część personelu pewnych oddziałów na przykład poszła na zwolnienia lekarskie tylko dlatego, że bała się COVID-u. Takie były zachowania. To rodziło, jak mówimy o kadry, duże wyzwania dla nas, dla dyrekcji, dyrektorów medycznych. Natomiast tak, ja pozwolę sobie wrócić do dwóch rzeczy, o których mówił pan dyrektor tutaj z WIM-u. Miałem okazję być na tym webinarze, który pan dyrektor z zespołem pokazywał, do doświadczenia z Lombardii. To rzeczywiście dla nas było bardzo pomocne. Widzieliśmy te doświadczenia, te bardzo takie proste algorytmy i tak dalej. I rzeczywiście mogę tylko powiedzieć, jak to było z naszej skali widoczne. Żałujemy, że one nie zostały w pełni wykorzystane. To co ja widzę, no, to były bardzo cenne doświadczenia zebrane na wczesnym etapie tej misji. I szkoda, że one nie były w pełni zaimplementowane, bo moglibyśmy być dalej. Ten dług, o którym już tutaj mówił pan dyrektor, z którym się spotykamy do dzisiaj, dług zdrowotny, będziemy jeszcze walczyć z nim pewnie wiele lat, byłby na pewno mniejszy. To, co z takiej impresji dla nas było istotne, to no, dwie rzeczy są istotne w takich sytuacjach kryzysowych. Na pewno komunikacja. My postawiliśmy na taką dosyć bezpośrednią komunikację z zespołem. Czyli no, te nowoczesne techniki, czyli zamiast odpraw robiliśmy telekonferencje z zespołem cyklicznie. Druga rzecz, którą my postawiliśmy, mając bardzo dużo pacjentów covidowych w pewnym okresie, to było bardzo silne działanie na poziomie profilaktyki, czyli zwiększenie liczby testów. Zalecenia były różne. My testowaliśmy personel, bo jeżeli personel jest chory, jeżeli on nie wie, że jest chory i obsługuje pacjentów, to ryzyko zakażenia kolejnych pacjentów i kolejnego personelu jest coraz większe. My testowaliśmy personel co 3 dni.
To było więcej niż, poszliśmy dalej niż wymagały tego wytyczne, ale dlatego, że chcieliśmy jak najszybciej przeciąć ścieżkę przekazywania COVID-u dalej. Także w pewnym momencie byliśmy pewnie najlepiej przebranym szpitalem w Polsce, bo co trzy dni każdy pracownik był poddawany testom PCR-owym. To, co mogę powiedzieć na początku, ten dostępność testu była różna. Zmagaliśmy się z tym, brakowało wymazówek i tak dalej. Z rzeczy istotnych to bardzo nam pomógł tutaj samorząd, dlatego że na początku pracownicy nie wszyscy mogli być, jakby nie mieli opłacanych testów PCR-owych przez NFZ i samorząd Województwa Mazowieckiego zapłacił nam za testy dla pracowników i my badaliśmy rzeczywiście z tej umowy tych pracowników, później przeszliśmy na finansowanie NFZ-owe. Także to, co u nas się sprawdziło, była jedna rzecz, ta komunikacja bezpośrednia z zespołem. Druga rzecz, rzeczywiście częste testy. To, co było dla nas dużym wyzwaniem, powiem krótko, bo rzadko się o tym mówi, była taka dualna ścieżka sanitarno-epidemiologiczna. Wyobraźcie sobie Państwo, że jest oddział. Na tym oddziale jest 40 pacjentów. Wykrywamy ogniska covidowe i nagle się okazuje, że tak, że pacjenci muszą zostać na tym oddziale, bo nie ma gdzie ich przenieść. A personel decyzją GIS-u idzie na kwarantannę. Czyli personel musimy odesłać do domu i oddział zostaje pusty, bo nie ma personelu, bo pacjentów nie mamy gdzie przekazać. Także musimy przenieść personel z innych oddziałów i nie zawsze się udawało. Niestety dyrektorzy też stawali przed takimi trudnymi decyzjami, że musieli oddelegować osoby z poradni, osoby z innych oddziałów, często nieprzygotowane do leczenia szpitalnego, nie mającego doświadczenia, często wbrew ich woli, to jako polecenie służbowe, żeby obsadzić te oddziały, gdzie personel miał kontakt i szedł na tutaj kwarantannę. To, co dla nas było dużym wyzwaniem i dużą trudnością, powiem wprost, to była ta niejasność komunikacji. Na początku nie wiadomo, co to znaczy kontakt epidemiologiczny, bo GIS nie tutaj w swoich komunikatach nie powiedział, kiedy traktujemy pacjenta, że jest z kontaktu. Tam były różne opcje, zmieniały się i tak dalej. Odległość, nieodległość, czas przebywania i tak dalej. To rzeczywiście było dużym problemem. No, dodzwonienie się do GIS-u też było dużym problemem i dla pacjentów, i dla personelu i tak dalej. Często nie widzieliśmy, czy dana osoba jest na tej kwarantannie, czy nie jest, czy powinna być w pracy, czy może przyjść do pracy. I tutaj były już mówione, ta niejasność komunikacji była w różnych aspektach. Kto podlega szczepieniu, kto nie podlega szczepieniu, kto jest na kwarantannie, kto nie. No to, co tutaj było wspominane, jest niejasność komunikacji, jeżeli chodzi o dodatki covidowe. Rodziła u nas dużo problemów. Na początku ten efekt wydawał się będzie dobry, że będziemy mieli więcej personelu, jeżeli dodatki wejdą. Natomiast one miały taki mechanizm, który de facto był antymotywacyjny. Wyobraźcie sobie Państwo, że lekarz pracując, tutaj było pokazane, 15 minut zyskiwał prawo do dodatku covidowego. Jaki on miał później interes finansowy, żeby brać dyżurów, kolejne dyżury? Żadnego, bo i tak dodatek miał. Co robił lekarz? Albo pielęgniarka, albo inny personel, szedł do innego szpitala, bo tam mógł zyskać nowy. I de facto w naszym szpitalu było tak, że nagle połapaliśmy się, że możemy dzięki dodatkom covidowym mieć mniej personelu niż do tej pory. A dodatkowo jeszcze był szpital jednoimienny, który miał inne finansowanie, inne stawki i nagle następował drenaż personelu od nas na zewnątrz, a pacjentów było nadal bardzo dużo. Także tutaj też te pewne rzeczy funkcjonalnie wyglądały zupełnie inaczej niż były założenia i było to dużym wyzwaniem dla nas, żeby te wszystkie ruchy, nie wiem, zabezpieczyć leczenie pacjentów. To, co mogę tylko potwierdzić, że patrząc na inne kraje, w Polsce ten COVID był przesunięty do leczenia szpitalnego. To też mogę powiedzieć, że to dawało takie efekty jak we Włoszech, czyli szpitale były zablokowane na SOR-ach, na oddziałach wewnętrznych zwłaszcza. I tutaj w pierwszych falach mieliśmy jedną bardzo jasną rzecz. Pacjent przychodził do POZ-u, do swojej poradni, tam była kartka poradnia nieczynna. To rzeczywiście taki, co robił taki pacjent, no miał jakieś dolegliwości i zgłaszał się na SOR. Na SOR-ze pacjenci jeszcze nie wszędzie mogliśmy zdobyć ścieżki oddzielnie dla pacjentów, bo te SOR-y nie były przystosowane do pacjentów czystych, brudnych. I pacjent taki, który miał dolegliwości, może nie zawsze covidowe, trafiał na zapchany SOR i kontaktował się, co w tym czasie, zanim czekaliśmy na wynik PCR-u, z pacjentem covidowym. I nagle z błahej sprawy stawał się pacjentem zarażonym i tak dalej. Także tutaj to przesunięcie do lecznictwa szpitalnego było bardzo widoczne i ono przeciążało, tak jak powiedziałem, zwłaszcza SOR-y, zwłaszcza również jeżeli chodzi o działy internistyczne. To, co nie działało,
później dopiero wprowadzono, to była ta metoda, że można było testować tu pacjentów, zanim przekazano przez zespół ratownictwa medycznego do szpitali. To była dobra metoda. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli robimy test antygenowy w karetce, to już wiemy, gdzie pacjenta kierować. Czy kierować go do zwykłego szpitala, tam gdzie jest oddział covidowy, czy do pacjenta, do szpitala jednoimiennego. To zostało wprowadzone, tylko szkoda, że tak późno, niestety, tak. To, co mieliśmy duży problem, tutaj logistyczny, dwa problemy. Po pierwsze, nikt do końca nie wiedział, gdzie te miejsca, wolne łóżka covidowe są. No, lekarze musieli dzwonić do szpitala. No, szpital mówi, okej, my przyjmujemy, mamy taką metodę, że przyjmujemy dwóch pacjentów na godzinę. Umówcie przekazanie pacjenta za 6 godzin, bo nie możemy, nasz izba przyjęć pracuje w takim rytmie i czekaliśmy, a mieliśmy więcej pacjentów. Czyli brak informacji jasnej, te łóżka są w tym szpitalu, w tym, no musieliśmy wyzwaniać, jak wiecie, nie zawsze się to udawało, dzwonić się do izby przyjęć innych szpitali. Druga kwestia bardzo jasna to była taka, że dostępność samych zespołów transportowych. One pracowały w swoim rytmie. I bardzo często mieliśmy do przekazania kilku pacjentów. Czekaliśmy na nich kilka godzin, kilkanaście, bo po prostu nie było takiej dostępności. I żeby też Państwa nie zanudzać, no chciałem się podzielić też taką impresją, która jest związana z ogólną sytuacją, zwłaszcza miejsc internistycznych. Jeżeli patrzymy na internet, no to w województwie mazowieckim tych miejsc jest w ogóle bardzo mało i do dzisiaj mamy w tej chwili fazę schyłkową pandemii, nadal brakuje tych miejsc internistycznych. I jedna rzecz, która była bardzo trudna dla nas jako szpitala, to było to, że uzyskiwaliśmy informacje w godzinach popołudniowych, 17-18, mnie się mówi, że nocnych, ale były też takie przypadki, że macie utworzyć od jutra rano, macie 30 łóżek covidowych. No te łóżka nie ma tak, że szpital ma wolne łóżka, trzyma je gdzieś tam na wydzielonym piętrze dodatkowym i mówi, okej, no to jutro mamy obsadę, pracujemy. Te łóżka to były łóżka internistyczne albo innych i na tych łóżkach byli pacjenci. I my do rana musieliśmy zrobić coś takiego, że nagle te pacjenci mieli zniknąć. Jak wiecie, jest to niewykonalne. Także tutaj był taki dla dyrekcji rygor wykonywalności decyzji w trybie administracyjnym czy natychmiastowym, on był nie do zrealizowania. Pacjentów nie da się przenieść, bo nie było gdzie ich przenosić i oni mogli się zniknąć i mogliśmy ich zostawić. Także to był dla nas taki dysonans prawno-urzędniczy, że no nie mogliśmy tych decyzji wykonać. Często te decyzje były z nami niekonsultowane w tych pierwszych etapach. Ile możemy zabezpieczyć łóżek, ile i czy wprowadzamy to z godziny na godinę. Później się to poprawiło, jak gdyby ta komunikacja była lepsza i mieliśmy możliwość wpływania na to, ile możemy wydzielić łóżek, jak przebudować i tak dalej. Jeżeli chodzi o sprawy techniczne, jak Państwo wiecie, nasze oddziały szpitalne nie są przeznaczone i przystosowane do leczenia pacjentów zakaźnych. To jest inny reżim sanitarny i inny reżim budowlany. Jeżeli mamy normalny szpital, my nie mamy tam izolatek, my nie mamy tam śluz. To wszystko wymagało przede wszystkim jednej rzeczy, przebudowy. I taką przebudowę robiliśmy ad hoc. W późniejszym okresie, w pierwszym też, bo my mieliśmy akurat tą dobrą sytuację, że mieliśmy wysokie stany środków ochrony osobistej i nigdy nam nikt nie zabrakło. Także to był duży plus, dlatego że wiem, że w innych szpitalach, jeżeli środków brakowało, to personel nie chciał pracować. I to był też na początku duży dylemat. Jeżeli chodzi o tutaj wsparcie i samorząd, i też województwo, czy ministerialnie, mieliśmy możliwość inwestowania w te przebudowy, doposażenia i to jest duży plus. No minusem na pewno było to, jak mówimy o tych środkach ochrony osobistej, że one się później pojawiły na rynku, tylko z ceną 2-3 razy, czasami nawet 10 razy wyższą, co nam zaburzyło płynność finansową, bo no budżety nie były na to przygotowane. Także tutaj te kwestie przetargowe i zrywania umów to były pewnie wszędzie takie same, że przychodził dostawca, mówi, okej, te rękawiczki mogę wam dać, ale nie zgodnie z umową za 2 zł, tylko za 40 zł i nie macie wyjścia, albo kupujecie, albo nie kupujecie, bo mam inne oferty. I z rzeczy dobrych to na pewno ta centralizacja, jeżeli chodzi o pewne procedury i standardy, to była bardzo dobrze widoczna, przynajmniej przez agencję rezerw strategicznych, czyli dystrybucja szczepionek. Trudny dylemat. Dużo tych szczepionek braliśmy, tutaj akcja duża i to zadziałało bardzo dobrze. Taki dobra centralizacja, dobre działanie, dobre procedury, także tutaj na pewno to było dobrze zrobione. Później Remdesivir też przeszedł, tutaj pewne leki do leczenia takie specyficznie COVID-a, też ta dystrybucja nam się sprawdzała. To z tych dobrych rzeczy. Natomiast podsumowując, na pewno to był czas dużych wyzwań,
i dla każdego z nas i personalnych, i też zawodowych. Na pewno dużo możemy się z tego nauczyć i myślę, że warto tutaj patrzeć, jakie wnioski na przyszłość. Tak, taki jest tytuł tej debaty i warto było je spisać i wykorzystać. Na pewno ten postęp technologiczny jest takim dobrą rzeczą i na pewno tutaj też wzmacnianie kompetencji tych poszczególnych osób to też jest widoczne, bo nie zawsze było tak, musieliśmy tutaj też ratować pewne sytuacje, bo nie zawsze mieliśmy pełną obsadę na taką, jakbyśmy sobie życzyli, jakby była wymagana. Natomiast czasami te dylematy dyrekcji i lekarzy były bardzo trudne, tak jak powiedziałem, czasami musieliśmy delegować osoby wbrew ich woli na polecenie służbowe po to, żeby zabezpieczyć pacjentów. Tym bardziej się cieszymy, że wielu pacjentom pomogliśmy. Natomiast no też powiem takie, podsumowując już rzeczy, że niestety też szpitale, ale też personel, wiele osób zapłaciło nas za to też dosyć istotną cenę. Straciliśmy kilku lekarzy, którzy zmarli pracując w szpitalu, pielęgniarek i tak dalej, salowych. Także takie straty też były. Na pewno takie straty bolą nas wszystkich. I jeszcze jedną rzecz, jak mogę poruszyć, pewnie pani tutaj redaktor będzie miała też. Natomiast jedna rzecz, która gdzieś tam cała ta otoczka była tak zwana fake newsowa. To, co widzieliśmy w blogosferze, w internecie i tak dalej, to też nie ułatwiało nam pracy, bo były bardzo sprzeczne komunikaty na temat, jak ten wirus zachowuje się. Też niejasność czasami ekspertów wypowiedzi. To, co na pewno jest wnioskiem na przyszłość, to żebyśmy mieli taką ścieżkę szybką, jeżeli chodzi o ocenę tych nowych technologii również medycznych. Pamiętajcie państwo, wiele miesięcy, a nawet lat dyskusji, czy ta amantadyna działa, czy nie. Lekarze sami sobie wypisywali recepty dla siebie, dla rodzin. Czekaliśmy wiele miesięcy i lat na to, żeby ktoś powiedział, ok, działa, nie działa. Na początku też dużo dyskusji, czy azytromycyna, czy inne antybiotyki i tak dalej, czy kleksan, czy leki przeciwpłytkowe działają, nie działają, w jakich dawkach stosować. Także wydaje mi się, tak patrząc z punktu widzenia medycznego, warto, żeby taki okres, powiedziałbym, niepewności skracać jak najbardziej, żeby też środowisko medyczne, lekarze mieli jasność sytuacji. Możemy stosować, nie możemy, a tutaj dużo się takich działo rzeczy, powiedziałbym, niedoprecyzowanych. To też nam nie ułatwiało pracy lekarzom na pierwszej linii frontu, ale też dużo siało zamętu u pacjentów i u naszych chorych. To dziękuję bardzo. Jeżeli za długo mówiłem, to już nie będę kontynuował. Czy jakieś pytania, pani redaktor? Nie, to teraz ja będę złą osobą, wyjdę ze swojej roli na chwileczkę, ponieważ generalnie ja się zgadzam co do tego, że wykonali państwo wielki trud i pracownicy medyczni, niemedyczni. Ale przez chwileczkę będę pacjentką, czego nie zakładaliśmy w debacie. I myślę, że teraz to się tak dobrze wspomina i rzeczywiście różne sukcesy były związane z pandemią właśnie, znaczy to przesunięcie różnych kompetencji i tak dalej, ale z punktu widzenia pacjentki był jednak straszny chaos. Straszny. I chaos organizacyjny, i informacyjny, i to, że do państwa jako szpitali trafiało dużo pacjentów, to z tego wynikało. Samo podważanie na początku tego, że maseczki nie są potrzebne, albo że możemy sobie zrobić maseczkę ze stanika, że będzie miała podobną skuteczność, spowodowało, że później, kiedy wprowadzano ten nakaz, część osób patrzyła już na to bardzo sceptycznie. Zamknięcie lasów, kiedy w ciągu 24 godzin znowelizowano przepisy, że otwierają jednak lasy dla myśliwych, i szereg takich niekonsekwencji powodowało to, że ludzie byli nieostrożni, bo już podchodzili tak z przymrużeniem oka i co jeszcze wymyślą, tak? Że z jednej strony zamykano restauracje, z drugiej strony pozwalano na wybrane imprezy masowe i tam w ogóle nie przestrzegano tych standardów. I ze szpitalami niestety też było tak, że no, ludzie tam trafiali. Każdy szpital starał się sobie radzić na różne sposoby. Niektóre miały to finansowanie, już starały się te namioty takie z triażem, z testami robić. I inne nie miały takiej możliwości. Bardzo brakowało takiej informacji. Ja się dziwię, pan generał mówił właśnie o tej segregacji pacjentów, kto potrzebuje tej pomocy, kto nie szpitalnej. Mi bardzo brakowało, mimo że mam ze względu na pracę dostęp do większej liczby źródeł informacji niż przeciętny obywatel pewnie,
takich informacji i chociażby wykorzystanie tego systemu SMS-owego, którym można było wysłać informacje. Jeżeli ileś dni jest coś tam, zgłoś się już do szpitala. Albo pamiętam taką fazę, kiedy jeszcze Ministerstwo Zdrowia i wszystkie instytucje informowały, że COVID to suchy kaszel, a jak masz katar, to coś innego. A już wtedy hulał omikron i ja niestety go wtedy złapałam. I też miałam takie poczucie, że no, jak poszłam na test, chciałam się zgłosić, to nie, no przecież pani ma katar. COVID to suchy kaszel. Wykonałam ten test za 350 zł, żeby przekonać się o tym COVID-zie. Więc wydaje mi się, że to obciążenie szpitali, oczywiście no myśmy poszli w ten model szpitalny, a nie POZ-u, ale też wynikało z tego braku informacji i ja miałam takie poczucie, że poważne instytucje, które są odpowiedzialne za nasze zdrowie, nie zawsze zachowywały się poważnie, ale oczywiście państwo mogą mieć inne zdanie. Nie wiem, czy to było pytanie do mnie, ale mogę powiedzieć tylko... Też widzieliśmy ten deficyt informacji i rzeczywiście, jeżeli te informacje były zmieniane, wytyczne, to jak państwo wiecie, no brak wiarygodności już później się przynosi i te wytyczne już były mniej poważnie traktowane. My mieliśmy bardzo silny reżim, jeżeli chodzi o aspekty sanitarne w szpitalu. Do dzisiaj go mamy, także do dzisiaj mamy, także że pacjent czy personel szpitala musi chodzić w maseczkach i tak dalej. Po to, żebyśmy jakby stałość i jakby konsekwencje, to jest bardzo istotne, bo jeżeli byśmy włamali się my jako personel, to na pewno pacjenci by tego już nie wdrażali. To na pewno jest ważne. Natomiast widzieliśmy bardzo duży chaos. To, co mówiłem, i te fake newsy i brak jednoznacznych wytycznych. Mówił pan tutaj dyrektor z WIM-u, że też nie było takich jednoznacznych wytycznych. One się pojawiły na różnym poziomie, z różną. Natomiast one bardziej były takie niszowe, doradcze niż jak gdyby powiedziałbym systemowe. I rzeczywiście system to bardziej tą wiedzę i doświadczenia lepiej komunikować. To na pewno z punktu widzenia pacjenta też bym nie zdziwił się pani opinii, mówiąc krótko, jeżeli my służba zdrowia mieliśmy bardzo często też działania ad hocowe. To były działania bardzo trudne, często spontaniczne i w zależności od tego, jak dany szpital sobie z tym radził, jak dyrektywnie zarządzał, no w dużej mierze potwierdzę, że w większości przypadków no, każdy dyrektor podejmował pewne decyzje na zasadzie swojej wiedzy, doświadczenia i tak dalej, zarządzania kryzysowego. Jednym się to udawało lepiej, jednym mniej, ale rzeczywiście to w pewnym momencie działało tak bardzo punktowo, nie było to systemowych i potwierdzam to, że te rzeczy były różne. Mi na przykład brakowało czegoś takiego, co wdrożono ten system EWP, tak? Masz wynik testu covidowego. No, w pewnym momencie to był bardzo ważny wynik. Pokazywał, czy twoja rodzina jest zdrowa, czy pacjent, który jest na sali, powinien być z pacjentem z kontaktu i tak dalej. My te wyniki odbieraliśmy w różnych porach dnia i nocy. Także u nas był taki system wdrożony, że sprawdzaliśmy je nawet w nocy po to, żeby jeżeli lekarz jest chory, rano nie pojawiał się w szpitalu. Bo jeżeli by się pojawił rano i sprawdzilibyśmy o 9, to wszyscy lekarze, cały personel, który by się z nim kontaktował w pracy, byłby już odesłany na kwarantannę. Także mieliśmy taki system dosyć niewygodny. Ale w nocy wysłaliśmy sami SMS-y do tych ludzi, okej, masz wynik pozytywny, nie przychodź do pracy, żeby chronić inny personel, innych pacjentów. No, wystarczyło zaszywać jak gdyby w tym systemie EWP komórkę pacjenta, żeby ten SMS do niego trafił, to co pani powiedziała. Wtedy no, obieg informacji byłby prostszy. No, my zrobiliśmy to indywidualnie, ale część osób nie robiła tego w ogóle i wtedy niestety ryzyko utraty personelu było większe i też możliwość przekazywania tych COVID-u dalej była większa. Także na pewno mogę tylko potwierdzić, że na pewno system nie był optymalny. No tak i delikatnie. Też w pierwszej fazie mam poczucie, że medycy nie byli traktowani priorytetowo przy testowaniu, bo sama znam lekarzy, którzy czekali po 7 dni i więcej na wynik testu covidowego. Więc to też dezorganizowało pracę. Teraz chciałabym poprosić pana Krzysztofa Łandę, żeby powiedział, jak z pana punktu widzenia wyglądała ta organizacja lecznictwa szpitalnego. Jeszcze momencik, jeszcze tylko do pana dyrektora dodam, że pan dyrektor nie miał gdzie wysyłać pacjentów, także dlatego, że szpital tymczasowy w Warszawie początkowo przyjmował właściwie ludzi zdrowych. Tam było tyle obostrzeń, których pacjentów się nie przyjmuje na starcie, że tak trzeba wywołane. Być w całkiem dobrym stanie zdrowia, żeby tam trafić. Jak patrzymy, no, w czasach kryzysu ta informacja powinna być bardzo precyzyjna, bo nieprecyzyjne informacje zawsze rodzą dużo problemów i rzeczywiście tych miejsc było na początku, ten stadion on działał. Wysyłaliśmy tam pacjentów. No, otwarcie oficjalne było oczywiście wcześniej niż otwarcie faktyczne.
Natomiast no, ciężko było znaleźć tam pacjentów na początku, którzy powinni być tam wysyłani, bo to miał być pacjent z COVID-em, który był zdrowy. No, zdarzali się taki pacjenci, problemów z oddychaniem. Ale jeżeli nie mają innych chorób, jak Państwo wiecie, no, populacja jest taka, jaka jest. Pacjent w szpitalu z reguły ma nadciśnienie, ma chorobę współistniejącą i tak dalej. I w pewnym momencie złapaliśmy się na tym, że de facto nie mamy kogo wysłać do szpitala tymczasowego, bo nie mamy zdrowych, chorych pacjentów na COVID. Tak to wyglądało i rzeczywiście to był rzeczywiście taki dysonans, bo miejsca były, a nie było gdzie wysyłać. I jeszcze jedną rzecz, którą powiem. No, dobrym rozwiązaniem były izolatoria. To, co dla nas było istotne, jeżeli leczymy pacjenta po COVID-zie, pacjent jest wyleczony. Bardzo często rodziny się bały takiego pacjenta przenieść do domu. Pacjent nie wymagał leczenia. I te izolatoria dużo na to ciążyły, odblokowały nam dużo miejsc szpitalnych i rzeczywiście ten pomysł był bardzo dobry i muszę powiedzieć, że działał też bardzo funkcjonalnie. To teraz pana Krzysztofa poproszę o zabranie głosu. Dziękuję za głos i za zaproszenie do tej debaty. Chciałbym powiedzieć, że jeżeli NIK będzie dokonywał oceny całościowej działań rządu, Ministerstwa Zdrowia, GIS-u oraz innych instytucji centralnych, które były zaangażowane w walkę z pandemią, to niezwykle istotną kwestią będzie czas. I teraz ten czas, ta chronologia zdarzeń i opóźnienia, które się pojawiły, to one właśnie przede wszystkim miały wpływ na tak wysoką śmiertelność i na tak wysoką umieralność w Polsce, która te wyniki dotyczące zgonów w Polsce, one wcale nie są przypadkowe. One z czegoś wynikały. I teraz proszę zauważyć, możecie Państwo to prześledzić zresztą na moim koncie na Twitterze. Około 15 stycznia 2020 roku dyskutowałem z moimi kolegami lekarzami na Twitterze o COVID-zie, o tym, że SARS-CoV-2 to nie jest zwykła grypa. Myślę, że około 17-20 stycznia 2020 roku zakupiłem w normalnych cenach na Allegro, mam rachunki, mogę to pokazać, maseczki dla siebie, dla moich znajomych, dla całej rodziny. Kupiłem jeszcze jakieś, zrobiłem zapas płynów dezynfekcyjnych. Natomiast, proszę Państwa, dyskutowaliśmy, jak mówię, bardzo ostro już o tym, że SARS-CoV-2 to nie jest grypa. Jak mówię, od mniej więcej 15-20 stycznia. Wiecie Państwo, kiedy Ministerstwo Zdrowia przerwało spotkania z zewnętrznymi podmiotami? Dopiero 26 lutego. Dopiero 26 lutego. W międzyczasie na początku lutego główny inspektor sanitarny w mediach, przepraszam za wyrażenie, ale mówił o tym, że ci, którzy panikują, to powinni sobie lód w majtki wkładać. Mówił, że Chiny są daleko, w związku z tym ten wirus do nas nie przyjdzie. I państwo praktycznie w ogóle w tym momencie nie reagowało. Już były problemy wtedy we Włoszech, zaczynały się problemy w Hiszpanii. Warto sobie te wszystkie fakty odświeżyć i pokazać je na jakiejś osi czasu. Więc mamy teraz 26 lutego, gdzie są pierwsze spotkania odwoływane w Ministerstwie Zdrowia. Czyli Ministerstwo Zdrowia po takim czasie dopiero uświadomiło sobie, że coś tu może być nie tak. I teraz, proszę Państwa, ja napisałem wtedy również, był problem, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, z dostępem do płynów dezynfekcyjnych. Wszyscy chodzili na stację Orlenu i szukali, kiedy wreszcie te płyny będą. Proszę Państwa, ja napisałem wtedy, jeszcze w lutym, że za czasów komuny w Polsce to by tutaj, proszę Państwa, stały na co drugim rogu, stałyby beczkowozy i by rozdawano ludziom za darmo spirytus do dezynfekcji. Napisałem również, może to brzydko tutaj zabrzmi w Najwyższej Izbie Kontroli, ale napisałem tak bardzo wyraźnie i dobitnie, żeby to dotarło do naszych decydentów, że my żyjemy w kraju, w mocarstwie buraczano-ziemniaczanym. I żeby w takim kraju jak Polska nie było dostępu do płynów dezynfekcyjnych, wtedy, kiedy już wiemy, że to jest coś poważnego, to jest moim zdaniem niebywała sprawa. Chciałbym, żeby NIK wyjaśnił, dlaczego wtedy w Polsce dopuszczono do tego, że hulały ceny spekulacyjne.
przez wiele miesięcy hulały ceny spekulacyjne, dopóki Orlen nie wypuścił w tych swoich pojemnikach tego płynu z gliceryną. Kolejna rzecz, proszę Państwa. Przypominam, że Polska mogła tak naprawdę, niekoniecznie musieliśmy produkować spirytus. My mogliśmy nakazać naszym zakładom państwowym również produkcję wody utlenionej, która równie dobrze, oczywiście w odpowiednim rozcieńczeniu, zabija te wirusy, neutralizuje te wirusy, jak spirytus. Potem kwestia maseczek. Jak mówię, ja kupiłem w styczniu w normalnych cenach maseczki. Potem pojawiły się ceny spekulacyjne. Dyrektor Agencji Rezerw Materiałowych został, przypominam, bodajże w lutym czy w marcu, został odwołany, ponieważ w lutym czy jakoś tak na początku roku 2020 sprzedał duży zapas maseczek, które myśmy mieli w tej agencji. A ludzie nie mieli gdzie kupować tych maseczek. No nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ile miesięcy to trwało. To, co należy powiedzieć in plus, to Polska zareagowała bardzo szybko lockdownem. I to było dobre. Ja pamiętam taką dyskusję również na Twitterze. Jeden z ludzi powiedział, że on kiedyś był, kierował ciężarówką. Więc jeżeli ciężarówkę widzimy, że jest bardzo ostry zjazd na dół, to jeżeli przyhamujemy na początku, to jesteśmy w stanie potem zjechać na dół bezpiecznie i skręcić. Natomiast jeżeli zaczniemy hamować z opóźnieniem, to ta po prostu ciężarówka się wywróci. Ten lockdown dał nam możliwość zapoznania się z tym wirusem, jak zareagować, przygotować odpowiednie plany i tak dalej, tylko że te plany wszystkie pojawiały się z opóźnieniem albo w ogóle. Przypominam kolejną rzecz. Mamy luty, mamy marzec, mamy kwiecień, a my w Polsce nie testujemy. De facto tyle mieliśmy rozpoznań w ciągu tych miesięcy, ile testów zostało wykonanych. Czy korelacja była bezpośrednia? Myśmy nie testowali tak jak w Niemczech, we Francji, w Paryżu. Stały na ulicach po prostu namioty. Każdy mógł się przetestować, kto miał podejrzenie choćby, że miał jakiś kontakt. I to było ograniczanie tej epidemii. U nas tego nie dokonano. Oczywiście lockdown bardzo nam tutaj pomógł. No i potem od samego początku, proszę Państwa, to co mnie bardzo martwiło, to była kompletna dezinformacja i zniechęcanie ludzi wręcz do zachowań prozdrowotnych. Już wtedy trzeba było od razu ludziom powiedzieć, kampanię przeprowadzić z jednym prostym hasłem, tak jak to było w Skandynawii. Masz objaw grypopodobny, katar, gorączkę, bóle mięśni i tak dalej, to siedź w domu, nie zarażaj innych. Taka mocna kampania powinna była być przeprowadzona. Natomiast u nas, już to już trochę później, jak pojawiły się już szczepionki, proszę pamiętać, że politycy oddali zupełnie pole antyszczepionkowcom. W mediach, w internecie nie było akcji zdecydowanej rządu, nie było kampanii mocnej, która by powiedziała, dlaczego to jest tak ważne, a wręcz przeciwnie, politycy, wielu polityków wypowiadało się po prostu lekceważąco względem szczepionek, które przecież ratowały życie. Mówimy, że powstał dług zdrowotny. Oczywiście, że powstał dług zdrowotny, który jeszcze przez lata będziemy rozładowywać. Ale tutaj Państwo wspomnieliście o szpitalu na Stadionie Narodowym. On stał pusty. Były przyjmowane tylko lekkie przypadki. Ja próbowałem się dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Myślę, że niestety trudno mi było uzyskać informacje, ale NIK na pewno taką informację powinien z łatwością uzyskać. Otóż tam porobiono instalacje do tlenoterapii. Ale ta instalacja, tak przynajmniej słyszałem, to należy sprawdzić, to jest wyrób medyczny. W związku z tym, że przyjęliśmy odpowiednie przepisy unijne, to wykonanie tego wyrobu medycznego powinno było zostać zlecone specjalistom, którzy są certyfikowani. Ponieważ ktoś inny to podobno wykonywał, no to niestety potem nie można było tam ciężkich przypadków umieszczać. Ale jeszcze Państwu kilka rzeczy chcę powiedzieć. Ja zachowywałem się trochę jak taki alarmista. Na Twitterze rzeczywiście mówiłem dosyć ostro o tych opóźnieniach, o tych brakach. Oznaczałem instytucje, między innymi głównego inspektora sanitarnego. Wiecie Państwo, co zrobił główny inspektor sanitarny? Zablokował moje konto.
Ja oczywiście, toczy się w tej chwili sprawa, ale wiecie państwo, jak długo się toczą sprawy sądowe w Polsce. Jako obywatel było to pogwałcenie moich podstawowych praw. Ja wyrażałem się zawsze kulturalnie, grzecznie, a że dobitnie, to już jest zupełnie inna historia. Nie miał prawa mnie zablokować. Niestety to zrobił i do dzisiaj jestem zablokowany. Nie mogę oglądać konta GIS-u. Proszę państwa, kolejna rzecz. Pandemia to nie jest tylko i wyłącznie problem medyczny. Pandemia to jest również problem ekonomiczny, gospodarczy, finansowy. Rada medyczna to jest za mało. My powinniśmy mieć radę, powiedziałbym, techniczną, gdzie również weszliby ekonomiści, finansiści, biznesmeni do tej rady. Tam wiele obostrzeń było, zbyt długo trwało. Myśmy, kiedy już dowiedzieliśmy się, że jest ten wirus jednak nie tak straszny, jak na początku żeśmy uważali, należało skorygować tą politykę. Ten lockdown można było skrócić, nie doprowadzając wielu przedsiębiorstw do bankructwa. Brak standardów w szkołach. W innych krajach, ja to obserwowałem, w innych krajach wprowadzono bardzo jasne zalecenia. U nas do dzisiaj nie powstały żadne zalecenia dotyczące wietrzenia sal, jak należy prowadzić ruch w szkole, sprawdzać temperaturę przy wejściu, kto może wchodzić do szkoły. To dyrektorzy sami coś próbowali zrobić, ale to Ministerstwo Edukacji powinno było to wprowadzić. Teraz kolejna rzecz. Proszę państwa, no myśmy przecież przez długi czas tolerowali takie te, jak to się nazywa, przyłbice. Maseczki nie, maseczki były złe, chociaż było mnóstwo dowodów naukowych, że ogranicza to transmisję. Szczególnie jeżeli obydwie osoby, mówiący i ten, który słucha, mają te maseczki założone. Ale przyłbice były po prostu rozpowszechniają, siały po prostu tymi wirusami. U nas w Polsce były oczywiście tolerowane. Proszę państwa, jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałem przypomnieć, że tych można jeszcze wiele rzeczy opowiadać, ale ostatnią rzeczą, która mnie na przykład bardzo martwi, to jest wydatkowanie, stworzenie oddzielnego budżetu i wydatkowanie go na CITO bez żadnej praktycznie kontroli. Proszę państwa, w Polsce mamy coś takiego jak Agencję Oceny Technologii Medycznych. I Agencja Oceny Technologii Medycznych niekoniecznie musi wykonywać pełne raporty Health Technology Assessment. Można, moim zdaniem, można było dla wielu problemów, które były wtedy, również finansowe decyzje były podejmowane, można było zrobić albo Rapid HTA, albo Mini HTA, ale generalnie zasięgnąć jakiejś opinii, choćby po 6-godzinnej ocenie dostępnych dowodów naukowych. Często tego nie robiono. I ostatnia rzecz, proszę państwa, komisja, najpierw kupiliśmy jedną partię szczepionek, nie pamiętam za ile, za 2,5 miliarda chyba złotych. Wyszczepienie wynosiło w końcu prawie 50% w Polsce. No to ja się pytam, dlaczego potem drugą partię, którą żeśmy kupiliśmy, przynajmniej taka była początkowa deklaracja, za 12 miliardów złotych szczepionki, które gdyby się wszyscy Polacy zaszczepili, łącznie z noworodkami, to byłoby po 5 szczepień dla każdego Polaka. Ja wiem, że to Komisja Europejska takie fantastyczne negocjacje przeprowadziła, ale myśmy tam mieli swoich przedstawicieli. Ja się pytam, czy ci przedstawiciele byli przygotowani, bo nie wiem, jeżeli tam wysłaliśmy wirusologów, no to równie dobrze można by specjalistom od okien w samochodach kazać prowadzić samochody rajdowe. Jeżeli wysłaliśmy tam wirusologów, to nie tędy droga. Tam chodzi o to, czy oni znają się na analizach finansowych typu budget impact, czy oni nie rozumieją, że jeżeli wyszczepiliśmy 40%, to jest zbyt duża liczba szczepionek, którą zamawiamy. To jest przedziwne. Wiecie państwo, ile wydajemy co roku na refundację wszystkich leków? Wszystkich leków państwo polskie ile wydaje? To jest ponad niewiele ponad 15 miliardów złotych rocznie. A tutaj wydaliśmy 12 miliardów w drugiej turze. I ja jako obywatel chciałbym wiedzieć, dlaczego tak się stało. Dziękuję bardzo. A uważa pan, że poprawiła się sytuacja? Czy na kolejne epidemie jesteśmy lepiej przygotowani? Ja myślę, że żeby być lepiej przygotowanym na następne pandemie, które wcześniej czy później nas doświadczą, my musimy po pierwsze rozliczyć, zobaczyć, co się wydarzyło chronologicznie. Wszystkie
to, co było dobrego, trzeba podkreślić i to, co było złego, to, co było opóźnione, to, co było nietrafione, czego brakowało. Jeżeli powstanie taki kompleksowy raport i myślę, że NIK akurat jest tutaj idealną instytucją, żeby to zrobić, chociaż sugerowałbym debatę trochę w szerszym gronie instytucji, nie tylko organów państwa, ale również ekspertów z innych obszarów, tak żeby to było rzeczywiście obiektywne, to potem trzeba te wszystkie rzeczy przedyskutować, co można by było poprawić. Jeżeli byśmy wyciągnęli z tego wnioski, to powinien w końcu powstać raport dotyczący, jak należy zareagować następnym razem, jakie są zalecenia, co powinno się wydarzyć. Czyli na przykład nie Rada Medyczna, tylko złożona z lekarzy chorób zakaźnych, ale szersza. Z jakich specjalistów tam wtedy nam brakowało? Jeżeli się pojawia epidemia, to skąd brać płyny do dezynfekcji, maseczki i tak dalej, i tak dalej. No, moim zdaniem możemy wyciągnąć te wnioski. Jest bogaty materiał do tego, żeby się nauczyć. Tylko no, musimy w Polsce nauczyć się rzeczywiście otwarcie debatować. I tu nie chodzi o szukanie winnych, o szukanie czarownic, tylko chodzi właśnie o przyjrzenie się temu wszystkiemu, żeby następnym razem te procedury i zarządzanie tym kryzysem po prostu poszło lepiej. Dziękuję. Dziękuję. To teraz chciałam kolejnych gości spytać, czy uważacie państwo, że wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski i na ile... Na ile będziemy lepiej przygotowani na przyszłość? Poza tymi oczywiście inwestycjami na przykład w infrastrukturę, tak, które rzeczywiście izolatki powstały. Choć byłam w sierpniu w szpitalu w Warszawie, gdzie piękna izolatka powstała, ale nie ma śluzy. Jest super wyposażona, wszystko jest pięknie, ale w ogóle śluz tam do przebierania się personelu nie przewidziano. To teraz spytam pana dyrektora z NIK-u. Czy pana zdaniem... No, widać ten progres i co w ogóle powinniśmy dalej zrobić, bo teraz się wydaje, że z różnych powodów trochę negujemy pandemię, to znaczy już nie możemy sobie właściwie w większości sytuacji wykonać na przykład na NFZ testu, więc tych testów jest strasznie mało, więc liczba zakażonych teoretycznie tych podawanych co tydzień przez ministerstwo jest bardzo niska. Czy widać, że wnioski zostały wyciągnięte i co powinniśmy teraz zrobić? Znaczy, wydaje mi się, że to wszyscy chyba mamy tego świadomość, że tak nie do końca jesteśmy na etapie tego, aby uczciwie, rzetelnie podsumować pandemię. Mam wrażenie, że tego najlepszym dowodem były pewne emocje, jakie powstały po opublikowaniu raportu, o którym już wspomniałem, raportu WIM-u i Instytutu Jagiellońskiego, w którym właśnie sformułowaliśmy to, o czym wspominał pan doktor. 100 wytycznych dla administracji rządowej i samorządowej w zakresie gotowości państwa na czas kryzysu. 100 wytycznych obejmujących zarówno obszar ochrony zdrowia, ale również gospodarki, finansów, czyli wszystkie te obszary, które decydują o tym, aby państwo mogło w sytuacji każdej sytuacji kryzysowej funkcjonować. I tu chciałbym zwrócić uwagę na jedną zasadniczą i najważniejszą rzecz. To, czy takie działanie, o którym pani redaktor mówi, należy podjąć, powinno nas do tego popychać i jedno przeświadczenie, które jest pewnikiem. Sytuacja, tak, to są analizy epidemiologiczne, sytuacja związana no, z ociepleniem klimatu, z globalizacją, z przemieszczaniem się, skalą przemieszczania się ludzi w świecie, jasno wskazuje. Tak jak do tej pory mieliśmy okresy pomiędzy poszczególnymi pandemiami, czy pojawianiem się patogenu, który stanowił realne zagrożenie dla jakiejś części ludzkości, co w cyklach 10, 15, 12, 15 lat, tak teraz mówi się, będzie to 6-8 lat. 6-8 lat to jest ten okres, w którym pojawi się czarny łabędź, który uderzy w każdą gospodarkę, w każde państwo. Podkreślam, każdą gospodarkę, każde państwo, nie w system ochrony zdrowia. On będzie tylko częścią tego uderzenia. System ochrony zdrowia, przypominam, w tej sytuacji będzie systemem, który no... poniesie jakiś koszt, który będzie wynikał z niewydolności państwa, tego, że państwo załamie się jego gospodarka i system ochrony zdrowia nie będzie w stanie pokryć kosztów swojego funkcjonowania. A zatem musimy mieć świadomość i być przygotowani na to, w jaki sposób państwo powinno zabezpieczyć się przed skutkami takiego zdarzenia. I to jest temat bardzo szeroki. Bardzo. On nie obejmuje tylko kwestii maseczek, płynów, organizacji systemu ochrony zdrowia, ale że wspomnę
choćby kwestie łańcuchów dostaw. Obserwowaliśmy, co się działo z łańcuchami dostaw leków, czy nawet samych substancji aktywnych, na bazie których były produkowane również także w Polsce generyki. Przypomnę, pierwsze sygnały mieliśmy na ten temat jeszcze przed pandemią, kiedy nagle w całej Europie z tego tytułu, że w Chinach trzy fabryki, które produkowały substancje czynne dla akurat leków no, kluczowych z punktu widzenia chorób cywilizacyjnych, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, no akurat miały remont. 450 milionów ludzi na kontynencie europejskim nagle stanęło przed zagrożeniem, realnym zagrożeniem braku dostępności do podstawowych leków. To wszystko decyduje o sprawności państwa, sprawności i zdolności obywateli do mierzenia się z tego typu kryzysem. Co należy w związku z tym robić? Odwołam się do swoich doświadczeń wojskowych i one się świetnie w takiej sytuacji sprawdzają, bo zresztą przypomnę, strategia to jest określenie, które wywodzi się z wojska i praktyka, która wywodzi się z wojska. Lesson learning. Uczymy się na doświadczeniach. Wszystkie te rzeczy, które się wydarzyły, powinny być teraz spisane, podsumowane, bez żadnych emocji, bez żadnych oskarżeń i na tej podstawie wypracowane rzetelne wnioski dotyczące tego, w jaki sposób chcemy budować odporne państwo, w tym odporny system ochrony zdrowia. I to są aspekty dotyczące tak zaopatrzenia medycznego, tak kwestii dotyczących szczepionek. Ja w tym raporcie między innymi zwróciłem uwagę i podniosłem temat. Skoro nie produkujemy, dziś straciliśmy kompetencje w zakresie produkcji szczepionek, to musimy te kompetencje odzyskać. Jeżeli mówimy, nie stać jest nas na to, jesteśmy zbyt małym rynkiem na to, aby ponosić koszty związane z implementacją, z produkcją i tak dalej, to myślmy kategoriami krajów Międzymorza, krajów grupy V4. To już jest znacznie większy rynek i znacznie większe potrzeby. Na pewno znajdą się chętni do tego, aby nie ustawiać się w światowej kolejce po szczepionki produkowane przez jedną czy drugą korporację farmaceutyczną, ale również dysponować takimi zdolnościami tu na miejscu. Prosta sprawa również poruszona. Kwestie też postulowałem to. Prawo budowlane. Dysponujemy już, są bardzo ciekawe opracowania naukowe, które mówią, że w odpowiedni sposób zarządzając architekturą, prace dotyczą zakładów, podmiotów leczniczych, zakładów opieki zdrowotnej, ale w równym stopniu mogą dotyczyć wszelkiej przestrzeni publicznej, w której często się znajdujemy. A mianowicie odpowiedni sposób projektując architekturę, kubaturę, wskaźniki dotyczące wymiany powietrza w pomieszczeniach, jesteśmy w stanie pozytywnie bądź negatywnie wpływać na ryzyka szerzenia się zagrożeń epidemicznych. Te wszystkie elementy powinny być dziś również ujęte w planie budowlanym, w przepisach budowlanych. Ja nie mówię o tym, że dziś musimy w każdym pomieszczeniu wprowadzić rygorystyczne przepisy, które zabiją gospodarkę, ale od dziś, bo nic nie stoi na przeszkodzie, powinniśmy zadbać o to, aby każda inwestycja, publiczna inwestycja już uwzględniała właśnie aspekty z tym związane, bo to pozwoli nam w perspektywie 10-15 lat zbudować przestrzeń publiczną, która będzie dla nas bezpieczna. Od takich prostych rzeczy, prostych działań zaczynamy. Jeszcze raz powtórzę, lesson learned, uczmy się na własnych doświadczeniach, korzystajmy z nich, podsumujmy to uczciwie i rzetelnie i przygotujmy się na kolejne tego typu zdarzenie, bo ono jest nieuniknione. I to jeszcze raz powtórzę, czy ono będzie miało charakter epidemii, czy będzie miało charakter innych zagrożeń, których choćby z sytuacją za naszą wschodnią granicą nie brakuje i jesteśmy w sobie w stanie je, używając pewnej projekcji, wyobrazić. To jest sprawą wtórną. Kryzys, słowo, oznacza jedno, po to, aby jemu przeciwdziałać jego skutkom, państwo musi być sprawne, państwo musi być dysponować narzędziami i zdolnościami do tego, aby się tego typu zdarzeniom przeciwstawić. Tak po stronie gospodarki, systemu ochrony zdrowia, stanu finansów, jak i również bardzo ważne, co było wielokrotnie podnoszone, sposobu komunikowania się ze społeczeństwem po to, aby być wiarygodnym. To była pięta Achillesowa również naszej walki z epidemią. Dopiero pod koniec zaczęliśmy stosować te dobre standardy krajów zachodnich, a mianowicie, proszę zwrócić uwagę, czy to była Szwecja, czy Stany Zjednoczone, gdzie mieliśmy jednoosobowe, tak? Były pojedyncze osoby, które
odpowiadały za komunikowanie społeczeństwu, oczywiście w imieniu państwa, komunikowanie społeczeństwu rekomendacji dotyczących tego, jak się ma zachowywać. W innych krajach typu Francja, Instytut Pastera, Niemcy, Instytut Kocha, były to instytucje. Ale to, co Amerykanie już wiedzieli od czasów początków epidemii AIDS, tego typu komunikaty muszą pochodzić tylko i wyłącznie od ekspertów, bo tylko te grona budzą zaufanie społeczne, tylko ci ludzie są słuchani i słyszani i uwagi, jakie kierują do społeczeństwa, mają szansę być w praktyce stosowane. W każdej innej sytuacji niestety będzie, jeżeli ta komunikacja będzie odbywać się w inny sposób, niestety będzie trafiała w mur i oddajemy tutaj wtedy świadomie pole adwersarzom, którzy wykorzystywali to w sposób taki, jaki wiemy, na pewno niesłużący dobru społecznemu. I na zakończenie. Czy czegoś się nauczyliśmy? Ja powiem tak, na pewno nauczyliśmy się i to było bardzo dobrym doświadczeniem i gorąco trzymałem za to kciuki. Popierałem, żałuję tylko, że ten model opieki, który był wprowadzony, to bodajże była już trzecia fala, a mianowicie domowa opieka medyczna. To było tak naprawdę kwintesencja wszystkich doświadczeń włoskich, jakie przywieźliśmy, zastosowana w praktyce polskiej, a mianowicie przeniesienie ciężaru walki z epidemią na poziom ambulatoryjny z możliwością identyfikacji pojawiającego się ryzyka niewydolności oddechowej, czyli każdy wyposażony w pulsoksymetr z pomiarem saturacji, z zdalnym przesyłaniem tej informacji oraz identyfikacją osób zagrożonych i oraz potencjalnie interwencją systemu pomocy. To były piękne doświadczenia, tylko znowu pytanie, dlaczego w tak małej skali, dlaczego nie udało się nam zastosować tego w znacznie szerzej, tak aby stało się to po prostu praktyką systemową. Wtedy spowodowałoby, że walka z epidemią miałaby charakter, w tę walkę zaangażowany byłby cały system ochrony zdrowia, a nie jakaś jego część, sektor, tak jak powiedziałem, tu zdecydowanie nastąpiło przekierowanie na szpitala, co niestety niosło ze sobą potem negatywne skutki z punktu widzenia ograniczenia w dostępie dla osób niezakażonych, a przypomnę, tych było zdecydowanie więcej, ze wszystkimi tego skutkami, które widzimy dziś. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Łanda jeszcze chciał się odnieść. Ja bym chciał jeszcze tutaj dodać, zwrócić uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze, znacznie gorzej byśmy przechodzili tą pandemię, gdyby jednak nie wprowadzono przed nią i recepty oraz różnych rozwiązań elektronicznych, które pozwalały nam na ograniczenie, przynajmniej dla wielu chorych, kontaktu z lekarzami. I to należy powiedzieć in plus, że mieliśmy pod tym względem dużo szczęścia, że akurat podjęto i to skutecznie podjęto te działania, myślę, że tak od 2016 do właśnie 2019, to nam naprawdę bardzo wielu ludzi uchroniło. Natomiast druga kwestia, zastanawia mnie jedna rzecz. Jak już coraz więcej wiedzieliśmy o tym wirusie, i o samej pandemii, o przebiegu choroby COVID, to nie wprowadziliśmy, już wiedzieliśmy, że głównie umierają ludzie starsi i obciążeni chorobami współistniejącymi. Nie rozumiem, dlaczego nie wprowadziliśmy specjalnych stref, jak gdyby oddzielenia epidemiologicznego tych ludzi, szczególnie tak, żeby nie byli narażeni na osoby, które w związku z wykonywanym przez siebie zawodem są transmiterami tego wirusa. Myślę o sprzedawcach w sklepach, o kontrolerach w pociągach biletów, taksówkarzach i tak dalej. Te osoby powinny były być szczególnie chronione. I jeszcze jedna kwestia. Pamiętacie państwo, były te takie restrykcyjne nakazy noszenia maseczek. Bardzo dobrze. Ludzie nawet w lesie chodzili sobie, czy na plaży nad Bałtykiem. Też chciałbym wiedzieć, czy to był genialny pomysł, żeby zamykać plaże i lasy. No myśmy się tak z tego śmiali na Twitterze, że boki zrywać. No dobrze, że się szybko z tego wycofano, ale niemniej niektórzy nosili maseczki nawet w lesie, na spacerze czy na plaży. Natomiast nie wprowadziliśmy obowiązku noszenia maseczek w pracy, szczególnie wtedy, kiedy ludzie pracują w zespołach, na przykład w zespołach na budowie.
Tam przecież te zakażenia szerzyły się. Również nie chroniliśmy starszych ludzi w domach. Ludzie starsi często mieszkali razem przecież z dziećmi, wielopokoleniowe rodziny, i one w ogóle nie miały informacji, że należy tych ludzi w jakiś sposób chronić. Co robić z naczyniami, że raczej w innym pomieszczeniu, tak? Jeżeli mam objawy, to nie prychać, odizolować się i tak dalej. Było wiele rzeczy, które moim zdaniem powinniśmy wyciągnąć wnioski z nich i przygotować się na kolejne pandemie po prostu lepiej, tak żeby również te decyzje zapadały szybciej i bardziej precyzyjnie. Ja tutaj nawiążę do wypowiedzi moich poprzedników. Myślę, że chciałabym podkreślić to, co zawsze podkreślam, kiedy jestem na debacie jako specjalista zdrowia publicznego. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że zdrowie jest w każdej polityce. I tutaj zgadzam się z tym, że wprowadzenie standardów dotyczących oceny skutku zdrowotnego, decyzji podejmowanych w politykach publicznych, da nam gwarancję tego, że te decyzje będą lepiej oddziaływać na zdrowie populacyjne. I tutaj ten przykład dotyczący prawa budowlanego jest właśnie doskonałym przykładem na to, że powinniśmy oceniać skutek zdrowotny podejmowanej decyzji. Dzisiaj w Polsce ocenia się zasadniczo skutek finansowy podejmowanej decyzji, i to jest najważniejsze. My mamy bowiem na poziomie centralnym zespoły oceniające skutki regulacji. Wiemy o tym wszyscy. Natomiast niestety rzadko, właściwie tylko w Ministerstwie Zdrowia i w Ministerstwie Środowiska, ocenia się skutek zdrowotny podejmowanej decyzji. Także mój apel jest taki, abyśmy pamiętali, że zdrowie jest absolutnie w każdej polityce i należy szacować podejmowane decyzje w oparciu o skutek zdrowotny. Pamiętajmy również, że zaufanie ludzi rzeczywiście buduje się poprzez środowiska eksperckie, w stosunku do których ludzie czują ten autorytet. Natomiast bardzo ważne jest również to, abyśmy uwzględniali głos obywateli w procesie podejmowania decyzji. Tutaj chodzi o to, abyśmy wsłuchiwali się w organizacje pacjenckie, abyśmy wsłuchiwali się w to, co ludzie sobie przekazują. Tymczasem pandemia pokazała też, jak bardzo spadało zaufanie do władz. Proszę zwrócić uwagę, 2 pierwsze miesiące to jest duże zaufanie, później bardzo nisko pikujemy, natomiast najmniejsze zaufanie społeczne, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, to był październik 2020 roku, czyli wakacje trochę się poprawiło i później pandemia, druga fala spowodowała, że to zaufanie bardzo, bardzo spadało. Ja jestem również przekonana o tym, że następny kryzys uderzy w nas, już zresztą jesteśmy w kryzysie energetycznym, w kryzysie gospodarczym. Zastanawiam się, czy za chwilę będziemy się spotykać i mówić o tym, w jaki sposób zanieczyszczenie środowiska wynikające z kryzysu energetycznego wpłynęło na zdrowie populacyjne. I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą w literaturze przedmiotu nazywa się health literacy. Ja rozumiem, że bardzo ważne są decyzje, bardzo ważne są środowiska eksperckie, ale my musimy ludzi od małego uczyć pewnych nawyków prozdrowotnych, wprowadzać pewne elementy wiedzy o zdrowiu w ramach programów nauczania, w szkołach podstawowych, w szkołach średnich. One mogą być skumulowane w ramach jednego przedmiotu albo rozproszone, ale muszą być prowadzone profesjonalnie, tak aby nie było wątpliwości, aby ludzie wiedzieli, że szczepionka jest ważna, że przynosi korzyści, żeby nie było tej możliwości działania organizacji antyszczepionkowych, które przecież są w stanie przekonać ludzi. My musimy dostarczać młodym ludziom, ja mam córkę, która ma 11 lat i która jest promotorem szczepień, ale również innych nawyków, ze względu na to, że cały czas w domu otrzymuje informacje o tym, jakie to jest ważne. Ja bardzo żałuję, że inicjatywa dotycząca wprowadzenia tego typu nauczania w szkołach na razie nie jest realizowana albo jest realizowana tylko na zasadzie oddolnych inicjatyw. I tak to było w tej pandemii. Właściwie oddolne inicjatywy dyrektorów szpitali, które doprowadziły do tego, że można było w jakiś sposób poradzić sobie z sytuacją. Natomiast tam, gdzie się pojawiła koordynacja centralna, o tym mówił pan dyrektor, to można było sobie z pewnymi rzeczami poradzić, jeżeli mieliśmy dobrą koordynację centralną i działaliśmy w uzgodnieniu z dyrektorami szpitali czy innymi środowiskami, to można było wprowadzić całkiem racjonalne działania.
Zapraszam. Ja troszkę przypomnę. Pani redaktor pytała, czy system się uczy. Ja powiem tak. Uczyły się niewątpliwie w pandemii z punktu widzenia naszych ustaleń, naszych kontroli. Uczyły się pewne elementy tego systemu. Uczyli się lekarze, uczyli się menedżerowie służby zdrowia. Tak uczył się ten, uczyły się nawet placówki POZ-ów, które najpierw się zamknęły, potem stopniowo przyzwyczajały się do nowej rzeczywistości. Kto się nie uczył? No, ci, którzy powinni wyciągać lekcje przede wszystkim systemowe. Ja jestem przekonany, że taki panel jak nasz tutaj dzisiaj powinien zdarzyć się, i to nie jeden, we właściwym ministerstwie. I nie ma, i to nie jest ładne, by do nieobecnych się odnosić, ale no, ten moment kiedy można pozyskać nową wiedzę, która nie boli, od osób, które są zaangażowane bezpośrednio bądź dysponują danymi dotyczącymi funkcjonowania całego tego systemu przez te dwa ponad straszne lata, to ja powiem tak, to co na dole, to co w kontakcie z pacjentem, to się uczy i nabywało tych doświadczeń, to co było od zarządzania tym całym systemem, to się nie uczyło i czasami mieliśmy wrażenie, prowadząc kolejne kontrole, że nawet było z tego dumne. Traktowanie epidemii COVID jako incydentu, jako pewnego ciągu zdarzeń, do którego nie warto odnosić się na płaszczyźnie systemowej, z którego nie warto wynosić lekcji, bo to przecież minie i za moment nie będziemy już mieli tego problemu. To jest, drodzy Państwo, a gryzę się w język, bo wiąże mnie tajemnica kontrolerska, ale to jest takie wrażenie, które jest oparte w moim przypadku na lekturze wielu, wielu wypowiedzi osób, które odpowiadają za organizację systemu ochrony zdrowia w Polsce i jego efektywność. Jeszcze nawiążę i do pani profesor, i do pana ministra wypowiedzi. Tak samo jak rada złożona wyłącznie z wirusologów zamknęłaby nam kraj na cztery spusty, tak samo rada złożona z przedstawicieli biznesu otwarłaby. Spotkanie się tych dwóch środowisk było niewątpliwie niezbędne i ono nie miało miejsca podczas tej pandemii, a przynajmniej my nie mamy dostępu do materiałów, które poświadczałyby coś takiego, że nastąpiło gdzieś spotkanie tych dwóch środowisk. Powiem tylko tak, my patrzymy jako Najwyższa Izba Kontroli na sposób wydatkowania środków publicznych. Wbrew pozorom to nie jest rzecz odległa od tego, jak efektywnie udzielana była pomoc osobom, które padły ofiarą COVID, uległy zakażeniu, były leczone w szpitalach. Bo jak się okazuje, już na dniach no, źródło pieniędzy nie jest niewyczerpane. Ten budżet obok budżetu, z którego finansowano świadczenia covidowe, no, dałby lepsze efekty, gdyby sposób dysponowania tymi środkami był poddany ściślejszej kontroli. Te przykłady z naszych kontroli, o których możemy już dzisiaj mówić, pokazują, że bardzo wiele tych środków poszło po prostu, czy zostało wydatkowane bez efektu, zarówno efektu gospodarczego, jak i efektu który mógłby się przydać w nadchodzących podobnych kryzysach, bo one przecież nadejdą. Tego, jeżeli niczego nie możemy być pewni i lekcji COVID-u innej niż to, że nadejdzie kolejny COVID, nie wyciągniemy, no to jest pytanie też o jakość zarządzania tą sferą, bardzo ważną sferą życia społecznego. A my jesteśmy jako NIK od tego, żeby,
żeby oceniać i w przypadku takich paneli jak ten dzisiejszy skłaniać do debaty i przede wszystkim zachęcać ludzi odpowiedzialnych za tą sferę do tego, by się uczyli. Dziękuję. To jeszcze pan dyrektor. Tu dużo rzeczy już podsumowane, państwo nie się powtarzać tych rzeczy, natomiast rzeczywiście system się uczy na tyle, na ile my się uczymy w poszczególnych elementach tego systemu. Jak wiemy, ten system nie był optymalny, nie był doskonały, natomiast ja bym prosił tak też osoby, które w tym sensie są, żeby też skorzystać z dobrych doświadczeń poszczególnych punktów, bo jak patrzyliśmy w tym COVID-zie, w tej pandemii, też szpitale działały tak punktowo, wybiórczo i pewne dobre doświadczenia, pewne dobre mechanizmy, pewne dobre rozwiązania się pojawiły. To ja bym tylko zachęcał, żeby też te bez scenariusz, bez case'y spisać i też na nich się uczyć, wykorzystać i mieć też je na przyszłe lekcje, na te kryzysy, które mogą być w różnych aspektach. To rzeczywiście na pewno jest bardzo ważna informacja. I rzeczywiście mi się podoba to podejście pani profesor, która mówi, że de facto no, wszyscy mamy tutaj pewien kapitał zdrowia i ten kapitał zdrowia jest alokowany w różnych obszarach polityki i zdrowotnych, i budowlanych, i też inwestycyjnych i warto o niego dbać, bo czasami nam się ten aspekt finansowy tak zdominował pewną politykę globalną, a rzeczywiście no, też kwestia potencjału zdrowia no, bezpośrednio wpływa na rozwój gospodarki, jak długo żyjemy, w jakim stanie zdrowia, jak długo pracujemy i to jest jeszcze pewnie bardzo niedoceniane również przez decydentów w różnych elementach systemu. Dziękuję. To ja jeszcze na koniec tylko chciałam się odnieść do tych wypowiedzi, że właśnie brakowało i nadal brakuje takiego ośrodka, który byłby wiarygodny i który przekazywałby te informacje medyczne. Ja miałam takie poczucie, że znaczy dużo ludzi już było szybko zmęczonych COVID-em, ponieważ w mediach od rana do nocy były informacje na temat COVID-u, przy czym czasami wręcz różne środowiska się zwalczały w tym zakresie. Sam fakt, gdyby to był jakiś wiarygodny ośrodek, a nie politycy komunikujący różne rzeczy, to też by pomógł. To, co mnie bardzo denerwowało w czasie pandemii, no na przykład ministerstwo o 10 dawało dane dotyczące liczby przypadków, na początku kilka razy dziennie, ale już rano był taki wyścig, że minister tu ogłaszał tą liczbę o 7 rano, wiceminister w tym samym czasie w innych mediach ogłaszał. Bardzo często ogłaszano, że już jest koniec pandemii, że już jest spadek fali, że już za 2 tygodnie będziemy mieli spadek, po czym no nie wskazywały na to żadne analizy, bo jednak niektóre ośrodki przygotowywały takie analizy, co się wydarzy. Te wypowiedzi publiczne polityków często były jak gdyby wbrew tym trendom, które przewidywano. I no właśnie brakuje nam w ogóle w zakresie zdrowia publicznego takiego ośrodka. Wydaje mi się, że to jest też troszeczkę to nasze dążenie do centralizacji, do zamiatania tych kompetencji pod siebie i do takiej kontroli. No bo a nuż taki ośrodek powiedziałby coś, co nie jest zgodne z tym, czego chce premier, czego chce partia. Ale przez to właśnie ludzie no, tracą zaufanie i z jednej strony nie dostajemy SMS-ów o tym, jak postępować w trakcie COVID-u, z drugiej strony dostajemy w trakcie pandemii SMS-y zachęcające, że jest bezpiecznie i możemy iść na kolejną turę wyborów. Bardzo, bardzo brakuje tutaj spójności. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze coś dodać? Tak. Pani redaktor tutaj poruszyła bardzo ważną kwestię. Otóż wydaje mi się, że w Polsce jest zbyt mało prawdziwych debat. To, co obserwuję, nie będę wymieniał konferencji, ale ostatnio kilka ich było, no to muszę powiedzieć, że to jest tak naprawdę, tam nie ma zdań odmiennych. Tam jest ktoś, kto jest jakimś powiedzmy urzędnikiem wyższego szczebla i do tej debaty w cudzysłowie oczywiście są zapraszane tylko i wyłącznie te osoby, które od razu wiadomo, że będą podzielały zdanie, czy będą bezpieczne dla tegoż decydenta. I prowadzący też tacy, którzy zadadzą. I tacy prowadzący. Myślę, że nie tędy droga. Właśnie wydaje mi się, że my powinniśmy ucierać nasze poglądy w debacie, gdzie wszyscy są otwarci na zmianę zdania. Natomiast debatujmy przy użyciu odpowiednich argumentów. Jest też kwestia taka, że chodzi też o kompetencje w urzędach centralnych. U nas w urzędach centralnych od czasów
II wojny światowej, mam takie wrażenie, że dochodzi do bardzo mocno działających mechanizmów selekcji negatywnej. My powinniśmy natomiast mieć mechanizmy selekcji pozytywnej. Wtedy ten urzędnik z centralnego urzędu będzie się czuł, będzie kompetentny i będzie się czuł bezpieczny debatując. Natomiast jeżeli ten człowiek jest nieprzygotowany do pełnienia swojej funkcji, no przykro mi bardzo, ale on się będzie debaty obawiał. Czy ktoś z sali chciałby zadać pytanie? Tylko mam prośbę, zastrzeżenie, pytanie maksymalnie 3 zdania. Złożone ewentualnie raz podrzędnie. Chodzi mi o to, żeby to były pytania, a nie wystąpienia. To zapraszam pana i proszę o przedstawienie się na początek. Ja chciałem tylko podsumować moje nazwisko Bodnar, Włodzimierz. I pan profesor wcześniej wspomniał, że czemu doszło do porażki służby zdrowia. Doszło z tego powodu, że część służby zdrowia nie działa prawidłowo, czyli POZ praktycznie został wyłączony całkowicie z leczenia COVID-19 i dlatego ta porażka. Pamiętajcie jedną rzecz, że mówimy o szczepieniach. Okej, możemy szczepić pacjentów, nie ma żadnych przeszkód, jak najbardziej akurat. Natomiast o co walczyliśmy przez 2 lata? Żeby pacjenta leczyć, nieważne, nawet jak nie było wytycznych, to do leczenia COVID-19, nawet leczenie pacjenta tylko objawowo daje mu szansę zmniejszyć powikłań i w sytuacji lżejszej trafia do szpitala. Jeżeli pacjent jest izolowany, mało tego, w POZ-cie nie mieliśmy popryczników, a raczej przeciwników, bo na przykład sanepid, który nam ciągle rzucał kłody pod nogi, bo zamykał nam przychodnie w razie kontaktu, wysyłał na kwarantannę cały oddział. Ryzyko było zamknięcia przychodni, więc izolowało to jakby służbę zdrowia z działań i były przychylna w ogóle wola, żeby zamykać POZ-y, dlatego taka jest porażka. Pamiętać jedną rzecz, że COVID da się leczyć, pamiętać jedną rzecz, że COVID ostry leczy się troszeczkę inaczej. Natomiast jeżeli nie leczymy COVID-a, mamy też powikłania odległe. O tym też pamiętać po prostu. Dlatego jeżeli myśmy z Omikronem walczyli, między innymi występowałem w Komisji Zdrowia, żeby nie zamykać kraju, a otworzyć przychodnie. I tak się stało, proszę Państwa, w Omikronie, że otwarto zostały przychodnie i mimo tego, że mówiono było, że kraj będzie gehenna, będą ludzie na ulicy umierać, tak się nie stało. Dlaczego tak się nie stało? Bo otworzył się POZ. Umówmy się w ten sposób. Jeżeli przyszła pandemia, będzie w ten sposób, jeżeli zamkniemy pust służby zdrowia na pierwszym etapie, zawsze poniesiemy porażkę. I to jest ważne credo. Mało tego, przychodnie, których starały się leczyć, miały przeszkody z izb lekarskich, z postępowań sanepidów, policji i wiele innych instytucji. Niestety taka jest prawda. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Małgorzata Gałązka-Sobotka. Jestem dyrektorem Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, ale też wiceprzewodniczącą Rady NFZ-u. I tylko kilkoma takimi refleksjami muszę się, pani redaktor, podzielić, nim zadam pytanie. A mianowicie wielokrotnie domagaliśmy się tego, aby polityka zdrowotna w czasie pandemii była prowadzona zgodnie z zasadą evidence-based management, czyli w oparciu o dane, które są niezbędnym narzędziem do tego, żeby rzeczywiście ją korygować. I chciałabym zadać pytanie, czy w kontroli, czy Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Kontroli rozważała i oceniała również sposób wykorzystania rejestru, bo przypominamy, że został powołany rejestr. Na ile ten rejestr został efektywnie wykorzystany i na ile dane, które w tym rejestrze były gromadzone, stanowiły rzeczywiście narzędzie do kształtowania tej polityki. I już zupełnie w ramach podsumowania tej bardzo ciekawej dyskusji, myślę, że te 40 tysięcy ponadmiarowych zgonów to są rodziny, które oczekują od państwa, że z tej traumatycznej lekcji wyciągnie konkretną konkluzję zmaterializowaną w postaci strategicznego dokumentu, który by przygotował państwo do podobnych sytuacji w bardzo wielu wymiarach. Odłożenie tego na potem myślę, że nie powinno być akceptowane przez kogokolwiek z nas, komu na sercu jest dobro tego kraju. Dziękuję. Pan poseł i pan Janusz. Tak, mogę mikrofon? A, to jeszcze pan dyrektor odpowie na pytanie. Tak, przepraszam. Jeżeli chodzi o rejestr pacjentów z COVID prowadzony przez Instytut Fanninie, to jest kontrola w toku. Pan dyrektor Stolarczyk prowadzi ją. Podchodziliśmy kilkukrotnie do tematu.
Zamiast może szczegółowo ustosunkowywać się, odpowiem fraszką. Nie spodziewaj się zbyt wiele po końcu świata, jeśli chodzi o użyteczność tego rejestru i dane tam gromadzone. Nie trafiliśmy w toku naszych kontroli licznych już na ślad wykorzystania gromadzonych tam danych, więc wiemy, że rejestr istnieje, szczegółowa ocena w kontroli, którą prowadzi Departament Zdrowia, na pewno będzie ciekawa. Tak, ja się Państwu przedstawię, jestem posłem, jestem zastępcą przewodniczącego Komisji Zdrowia, moje nazwisko Rajmund Miller. A ja muszę też parę zdań powiedzieć po tym, co Państwo wysłuchaliście. Pierwszy wniosek jest taki, że zdrowie nie może być elementem gry politycznej. Bez względu na to, jaki rząd jest. I tu ewidentnie w pandemii mieliśmy podporządkowanie pewnych rzeczy interesom politycznym pewnych grup. Bo powiedzmy sobie, że rząd jest odpowiedzialny za zdrowie, a przedstawicielem rządu administracyjnym jest Ministerstwo Zdrowia. Proszę Państwa, w lutym prosiliśmy o Komisję Zdrowia, ponieważ już w grudniu wiadomo było o tym, że jest zagrożenie pandemią, po czym usłyszeliśmy uspokojenie, że możemy sobie lód w majtki wsadzić. Zrobiliśmy Komisję Zdrowia na początku marca. Ja bym chciał, żeby NIK znalazł odpowiedź, dlaczego było robionych tak mało testów. Czy nie było stać rządu na zakup tych testów, to co mówił pan minister Wanda, a było stać rząd na zakup nadmiarowej ilości szczepionek, bo my też to obliczaliśmy, że każdy Polak, począwszy od noworodka, byłby 5 razy zaszczepiony, więc jest to pewien paradoks. Czy chodziło o ukrycie ilości naprawdę zakażeń w Polsce? Takie rzeczy nie mogą się, proszę Państwa, zdarzać. Następne też do NIK-u, jako wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, wiceministrowi ówczesnemu, zadałem pytanie, co się stało z maseczkami, które przywieziono, kilka milionów maseczek z Chin, a które nie miały atestu. Wiecie Państwo, jaką odpowiedź uzyskałem? Że to jest informacja niejawna. Ja się nie pytałem o okręty podwodne, o helikoptery, tylko o maseczki, proszę Państwa. I wnioski, oprócz tych takich naukowych, które Państwo składacie, to są bardzo poważne wnioski do polityki państwa. Bo tak jak podkreślę jeszcze raz, że zdrowie obywateli nie może być elementem gry politycznej. Również to, że były wybory prezydenckie, o czym nie wspomnieliście Państwo, ale że był to interes polityczny, mówiono ludziom w telewizji, już się nie bójcie, już pandemii nie ma i tak dalej, i tak dalej. To też miało na pewno wpływ na to, że ileś osób zlekceważyło, ileś osób zostało zakażonych. Proszę Państwa, polityka zdrowotna. No to, co zrobiono z opieką nocną i świąteczną w tej poprzedniej reformie, spowodowało już raz obciążenie SOR-ów, a potem już była tylko konsekwencja tego i to, co Państwo mówiliście, że ludzie nie trafiali do POZ-ów, że POZ-y nie były wykorzystane w pierwszym elemencie tej pandemii. I dzisiejsze wnioski z dzisiejszego spotkania. Co zrobić, żeby to się nie zdarzyło? A teraz muszę Państwu powiedzieć, że my jako posłowie, znając obecną sytuację finansową placówek służby zdrowia, tu są dyrektorzy, boimy się, że następny taki epizod następnej pandemii, przy groźbie upadłości wielu szpitali powiatowych, przy braku środków na organizację pewnych rzeczy, może niestety jeszcze groźniej wyglądać i przynieść jeszcze bardziej opłakane skutki społeczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Janusz. Mogę tak? Tak, pana profesora zapraszamy do zabrania głosu. Oczywiście głos polityczny i wiadomo, polityka jest wszędzie. Polityka jest, jak mówią niektórzy, sposobem osiągania celów i oby one służyły dobru społecznemu. I jeśli taki będzie sposób jej prowadzenia, to myślę, że każdy z tu obecnych powie tak. Tej polityki może być dużo, bylebyśmy realizowali właściwe cele, ale tu chciałbym zwrócić uwagę na właśnie to, o czym wspominałem wcześniej. My musimy myśleć kategoriami państwa i jego zdolności do przeciwdziałania skutkom każdego kryzysu. Nie myśleć kategoriami jednego kryzysu, który się wydarzył i tego, co doświadczenia tragicznego w liczbach, które tutaj padały, ale myśleć kategoriami tego, w jaki sposób zabezpieczyć państwo, społeczeństwo, naród
przed skutkami każdej katastrofy. Określamy to terminem odpornego państwa. To budujmy to odporne państwo. Zgadzam się całkowicie. Pewne elementy zwłaszcza ochrony zdrowia, bytu społecznego, zachowania tkanki narodowej powinny być wyjęte z każdego sporu. Jeżeli ten spór ma się toczyć, to tylko i wyłącznie pod hasłem, co zrobić, żeby było lepiej. I wydaje się, że ten kryzys, to doświadczenie, które mieliśmy, jest świetną okazją do tego, żebyśmy w końcu podjęli tego typu dyskusję, merytoryczną dyskusję, jak zbudować państwo bezpieczne, państwo odporne, a Polakom zagwarantować no, lepsze warunki życia i bycia. My wiemy doskonale dzisiaj, jesteśmy w stanie na podstawie analiz, którymi dysponujemy, epidemiologicznych, zdefiniować, co było bezpośrednią przyczyną tej dużej liczby zgonów. Jak wymieniłem państwa, które zanotowały no, największy spadek, jeśli chodzi o oczekiwaną liczbę przeżycia, miesięcy przeżycia, no to Państwo się już od razu zorientowaliście, no poza Stanami Zjednoczonymi zdecydowanie jest to Europa Środkowo-Wschodnia. Litwa, Łotwa, Słowacja, Czechy, Węgry, Polska. Tu nie ma przypadku. To jest pochodna właśnie między innymi z jednej strony stanu zdrowia, tak mówią eksperci, stanu zdrowia tych społeczeństw i pewnych zaległości, jakie w tym zakresie mamy, również po stronie organizacji systemów ochrony zdrowia. I drugim elementem oczywiście był poziom stosowania szczepionek, wyszczepienia. Bułgaria, niski poziom i stąd tak wysoki odsetek. I oni zresztą potem już w dalszych analizach byli wyżej niż Polska. Myśmy dzięki w miarę skutecznie przeprowadzenia akcji szczepień w tym względzie zanotowali już bardziej korzystne parametry, jeśli chodzi o ograniczenie tego negatywnego trendu związanego ze skróceniem czasu życia Polaków. A zatem to jest bardzo dobra okazja, żebyśmy na podstawie tego doświadczenia zbudowali odporne państwo. Dlaczego? Tu już kończąc, posłużę się jednym zdaniem, które wypowiedział jeden z wielkich laureatów Nagrody Nobla w ekonomii, który powiedział, kryzys jest doskonałą okazją do tego, żeby przeprowadzić reformy i zmiany. Bo w warunkach prosperity, w warunkach, kiedy żyjemy w dobrobycie, nikt nie ma na to ochoty, no bo po co zmieniać status quo? My nie lubimy, jako natura ludzka, taka jest od starożytności. Zmiana status quo zawsze niesie za sobą dyskomfort. To jeżeli doświadczyliśmy kryzysu, jeżeli sami widzimy potrzebę tej zmiany, to jest ten moment, abyśmy takiej zmiany dokonali. Tylko potrzeba do tego wszystkiego odwagi, determinacji i zgadzam się, zebrania kompetentnych ludzi, żeby taką akcję przeprowadzić. Ja tylko dodam, proszę Państwa, że gdyby nie II wojna światowa, to nie byłoby publicznego systemu ochrony zdrowia, który to wprowadził Beveridge w Wielkiej Brytanii. A zatem zgadzam się, pełna zgoda. Panie pośle. Janusz Korwin-Mikke, witam. No jeżeli mam serio potraktować Pani ograniczenia, to mogę tylko poprosić, żeby Najwyższa Izba Kontroli zorganizowała jakąś poważną dyskusję na ten temat, bo z całym szacunkiem wszystkie Państwa wypowiedzi nie dotykają nawet 2 czy 3% problemu. Ja jestem cybernetykiem, przywykam patrzeć na sprawy jako na system, jako na całość. Jeżeli ja słucham pana generała Gieleraka, który wyjaśnia sprawy, to 3/4 pana wypowiedzi tyczyły tego, jak działali lekarze. Ale nikt nie jest od badania, jak działają lekarze. Nikt jest od badania, jak działa państwo. Prawda? I trzeba by wyjaśnić, na tym kończę, miały być 3 zdania, trzeba by wyjaśnić, jak to się stało, że jego ekscelencja Jair Bolsonaro, który histerii wręcz dostawał, i wyrzucał z pracy gubernatorów, którzy jakieś lockdowny, kwarantanny, szczepionki robili. Jak to się stało, że Brazylia, wydając 5 razy mniej na głowę niż Stany Zjednoczone, ma 2 razy mniejszą śmiertelność na głowę niż Stany Zjednoczone? I to trzeba wyjaśnić. Kto postawi pod sądem tych w Polsce, którzy spowodowali te 150 czy 160 tysięcy nadmiarowych zgonów, których by nie było, gdyby państwo nie działało? Dziękuję za uwagę. Dzień dobry, Sebastian Sikorski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ja mam takie pytanie, w zasadzie nie wiem, czy pytanie do tego grona, ponieważ nie ma przedstawicielstwa Ministerstwa Zdrowia tutaj na sali, ale może to sformułuję jako pytanie. Czy jeżeli w tym momencie mamy takie doświadczenia, w tym momencie już po covidowe,
Jeżeli mamy w tym momencie odpowiednio funkcjonującą jeszcze wciąż ustawę, tak zwaną specustawę covidową, czy w Polsce rozpoczął się już proces takiego gruntownego mapowania systemu prawnego, biorąc pod uwagę ten system, który mieliśmy przedpandemiczny, plus tą wielką specustawę, która nowelizowała nieskończoną ilość aktów prawnych? Dziękuję. Ja mam tylko mały komentarz do pana posła Korwin-Mikke. Gdybyśmy te Stany jeszcze porównali do jakiegoś kraju, gdzie w ogóle nie dokonywano testowania, no to byłby jeszcze gorszy obraz Ameryki. Dzień dobry, Paweł Basiukiewicz. Ja chciałbym zadać pytanie poprzedzone krótkim wstępem. To znaczy podstawowym orężem w walce z pandemią praktycznie na całym świecie założono, że są izolujące społecznie interwencje niefarmaceutyczne, czyli izolacja, kwarantanna, zamykanie przedsiębiorstw oraz inne interwencje niefarmaceutyczne, na przykład maseczki. Interwencje niefarmaceutyczne mają swoje działania niepożądane, mają swoje działania uboczne. To są często bardzo poważne działania uboczne. Izolacja i kwarantanna to są bardzo grube środki, najgrubsze. Znaczy wsadzamy 80-letnią panią na 2 tygodnie do mieszkania samotnie. Nie wolno jej wychodzić, nikomu nie wolno tam przyjść. I efekt może być różny. Znaczy, czy była przeprowadzona analiza takiej technologii medycznej, jak izolacja, powszechna izolacja nakazowa, kiedy człowiek jest izolowany, podobnie z kwarantanną. Czy ktoś zadał sobie pytanie, co się stanie, jeżeli zastosujemy izolację i kwarantannę do drobnoustroju, który prawdopodobnie w ciągu roku zakazi kilkaset, może więcej niż milion osób. Co się stanie wtedy? Bo my te milion osób musimy izolować, wysyłać na kwarantannę. Jakie będą działania niepożądane? Nie usłyszałem na przykład z wypowiedzi ekspertów, że w 2020 roku poza szpitalami zmarło 77 tysięcy osób. To był wzrost o 50% między marcem a grudniem. Dlaczego tak się stało? To nie były osoby, które umierały przede wszystkim na COVID, bo zgony w domu to są zgony nagłe albo zgony na choroby, które zabijają nagle. COVID nie zawija nagle, bo COVID rozwija niewydolność oddechową. Więc chciałbym się spytać, czy była taka analiza przeprowadzona w warunkach polskich? To jest trochę pytanie retoryczne. Druga rzecz jest taka, że z tymi testami powszechnymi to nie jest tak, ponieważ były analizy w Lancecie, były analizy w Frontiers of Public Health, gdzie nie zauważono, że była jakakolwiek korelacja między szerokim testowaniem, powszechnym wykorzystaniem testów diagnostycznych, a śmiertelnością na C19. Natomiast była korelacja między długością lub szerokością diagnostyczną, geograficzną. To znaczy fakt, że w Polsce była duża śmiertelność na Węgrzech czy w Bułgarii, wcale nie musi wynikać z tego, że my zrobiliśmy coś źle, bo robiliśmy to samo, co wszyscy inni z grubsza, tylko wynika z tego, że my jesteśmy po prostu bardziej chorymi społeczeństwami, mamy więcej chorób układu krążenia. No i nawiasem mówiąc, dla maseczek nie ma dobrych badań randomizowanych. RCT dla maseczek były tylko 2. Danmask, które nie potwierdziło ich skuteczności, i badanie w Bangladeszu, które potwierdziło skuteczność zerową lub bardzo słabą. Znaczy, pytanie jest takie, czy brano pod uwagę działania niepożądane zastosowanych interwencji niefarmaceutycznych? Zabrakło takiego głosu w tym panelu. Rozumiem, że zgadzam się z panem doktorem, że dopuszczenie głosów odmiennych byłoby bardzo korzystne. Nie usłyszałem głosu odmiennego. Dziękuję. Zapraszam pana Krzysztofa, a ja przypomnę, że raport dotyczył szpitali, a nie lecznictwa otwartego i izolacji, więc to też z tego wynikało. Znaczy, chciałem powiedzieć, że ja jestem jednym z pierwszych ludzi, który wprowadzał w Polsce evidence-based medicine, czyli medycynę opartą na dowodach naukowych oraz health technology assessment, czyli ocenę technologii medycznych, to było 25 lat temu. I muszę państwu powiedzieć, że nie trzeba robić badania randomizowanego, żeby w przypadku złamania kości piszczelowej stwierdzić, że interwencja chirurgiczna jest skuteczna. Jeżeli mamy niektóre metody, nie wymagają badań randomizowanych, żeby stwierdzić ich skuteczność. Im silniejsza interwencja,
tym nie, mniejsza musi być siła dowodowa, żeby stwierdzić, że coś działa. Natomiast tutaj akurat z panem się nie zgadzam, ponieważ jest bardzo wiele różnych dowodów naukowych dotyczących zarówno skuteczności oraz profilu bezpieczeństwa izolacji. Powstaje też pytanie, w jakich grupach i wiekowych, i z jakimi chorobami współistniejącymi, jak i również są bardzo mocne dowody na skuteczność maseczek i wcale nie trzeba robić badań randomizowanych, żeby to udowodnić. Chętnie panu przekażę bardzo proste dowody, które są powszechnie dostępne. Dziękuję. Obawiam się, że pan się myli. Ja wiem, że jest ich bardzo wiele badań randomizowanych dotyczących maseczek. Proszę skontaktować się ze mną. Chętnie panu przekażę informacje. Dobrze, to ja jeszcze jedną turę pytań, króciutką, ale mam powód, by tak postąpić. Później państwo się dowiedzą, jaki. Chciałam spytać, może zaczniemy od tej strony. Kto w takim razie, bo jeszcze mówiliśmy o tym, że dużo instytucji podejmowało właśnie działania. Mówiliśmy o tym, że powinien ośrodek, prawdopodobnie jakiś naukowy, wiarygodny, przekazywać informacje dotyczące zdrowia, a kto powinien podejmować ostateczne decyzje? Ponieważ teraz mieliśmy właśnie tą radę, o której było wspominane kilka razy. Przypomnijmy jednak, że wielu członków tej rady odeszło, ponieważ mieli zastrzeżenia, że nikt nie słucha ich rekomendacji, część działań rządu jest zupełnie wbrew tym rekomendacjom. Czy powinna być jakaś jedna instytucja, której inne podlegają? Bo tu mieliśmy sanepid, tu mieliśmy pełnomocnika rządu, który się zajmował szczepieniami, czym zwykle zajmuje się sanepid. Mieliśmy dosyć rozproszone kompetencje. Szanowni Państwo, mieliśmy i mam dość w tej chwili jeszcze sytuację kryzysową, także czas kryzysu. Z jednej strony to jest to czas, gdzie rzeczywiście możemy robić diametralnie skokowe skokową poprawę w pewnych parametrach. Tak samo można ten system zmodyfikować, poprawić, dlatego że no jest to ten okres, gdzie szukamy nowych rozwiązań. Z drugiej strony czas kryzysu to też duże wyzwanie dla liderów. No, czas kryzysu wymaga lidera. To tutaj były przykłady amerykańskie, no, teoria zarządzania i tak dalej, pokazuje, że musi być bardzo jasna i umocowanie i też ten lider, który pewne rzeczy będzie komunikował, będzie wiarygodny i będzie też dawał kierunek, strategię i tak dalej. Jeżeli chodzi o instytucje, tych instytucji w Polsce jest kilka. Myślę, że na pewno to jest trudne pytanie. Na pewno Ministerstwo Zdrowia w tej chwili taką rolę z lepszym lub gorszym skutkiem w tym czasie pełniło. Na pewno dużą instytucją, która gdzieś pewne rzeczy korelowała, jest NFZ. Natomiast no, jest też Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, także to jest poważna instytucja. Wydaje mi się, że de facto takiego eksperckiego lidera no trochę zabrakło. Profesor Hortban na pewno przyjął tą funkcję i pewne elementy mniej, z lepszym lub gorszym skutkiem starał się robić. Natomiast jeżeli pani pyta o mnie, bo ja widzę no, duży deficyt i tutaj mi osobiście tego brakowało. No, myślę, że to jest ta decyzja jeszcze przed nami. Jeżeli ja mam wskazywać, to bym wolał, żeby to była jakaś instytucja właśnie bardziej poza gremium rządowym. Pani profesor. To znaczy ja uważam, że powinniśmy przestać myśleć sektorowo. Myślę, że w naszej dyskusji wybrzmiało, że kryzys może być różny i że dotknie nas prędzej czy później kryzys. Właściwie cały czas jesteśmy w tym kryzysie. Biorąc pod uwagę fakt, że nie powinniśmy myśleć sektorowo, jestem przekonana, że zarządzanie kryzysowe, zarządzanie zmianą powinno wprowadzić pewien standard rzeczywiście stworzenia rady doradczej, ale takiej międzysektorowej, która rzeczywiście łączyłaby w sobie przedstawicieli różnych środowisk doradzających, jak poradzić sobie z kryzysem. Ja jeszcze raz podkreślam, zdrowie jest w każdej polityce, a zatem mierzenie tego skutku zdrowotnego jest istotne, szczególnie w czasach, które są kryzysowe, a zatem interdyscyplinarne ciało eksperckie, które bada wpływ danego kryzysu na różne obszary, w tym na ten obszar, który nas interesuje. Ja się cieszę, że pan dyrektor wspomniał te instytucje, które są ważne z punktu widzenia doradztwa, między innymi Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Natomiast to jest nadal instytucja sektorowa. My powinniśmy widzieć coś szerzej. Pan dyrektor. Całkowicie zgadzam się z takim podejściem. Zresztą
przez długi czas pandemii postulowałem to, że należy wzorem, tak jak to było w państwach, określmy je terminem anglosaskim, praktykowanym zwyczajem, że komunikacja jest prowadzona za pośrednictwem niezależnych agencji, instytucji eksperckich i następnie no, władze odnoszą się do tego albo nie. Przypomnę słynne konferencje prezydenta Trumpa z szefem Narodowej Agencji Zdrowia Stanów Zjednoczonych, panem Antonym Fauci, którym w trakcie tych konferencji dochodziło między panami do różnic zdań. No, to pokazuje siłę eksperta. Tak samo powinniśmy właśnie w Polsce postępować, jeśli już wybiegamy dalej i mówimy kategoriami ryzyk innych kryzysów, które są potencjalnie przewidywalne, no to powinniśmy zadbać o to, aby już dziś wyznaczyć instytucje, grona eksperckie, które na okoliczność zdarzenia się każdego z tych kryzysów będą w stanie stanowić realne wsparcie merytoryczne dla osób rządzących przy podejmowaniu decyzji. To z jednej strony spowoduje, że decyzje będą merytoryczne, ale z drugiej strony podniesie jakość komunikacji społecznej i wiarygodność tej komunikacji, a w efekcie również zdolność, możliwość podporządkowania się społeczeństwa tego, czego w zachowaniu od niego oczekujemy. Tak, aby ta walka, którą prowadzi państwo, była również walką, w której jest zaangażowane, ale zaangażowane z powodu właściwej transformacji świadomości społecznej jest zaangażowane społeczeństwo. Można to zrobić, tak jak to już powiedziałem wcześniej, to są doświadczenia 40-50-letnie, potwierdzone, wiarygodnie udokumentowane tylko w jeden sposób. Komunikować się w sposób bezpośredni, otwarty i za pośrednictwem gron eksperckich. W przypadku, jeśli chodzi o konkretnie zdarzenie pandemiczne, jaką była epidemia COVID, uważam, że to jest świetna okazja do tego, abyśmy przywrócili właściwą rolę Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego. Oczywiście tak, aby w przypadku kolejnych tego typu zdarzeń to właśnie ten instytut i ludzie wokół niego zgromadzeni byli instytucją komunikującą społeczeństwu, jak należy się zachowywać, ale też i rekomendującą rządzącym, jakie należy w pierwszej kolejności podejmować działania przeciwdziałające skutkom zdarzeń niepożądanych. Proszę. No ale jakoś w Instytut Kocha, Instytut Pastera są, przypomnę spór, który toczył się w Niemczech pomiędzy, oni mają dodatkową komisję do spraw szczepień, pokazuje, że instytucje państwowe mogą zachowywać swoją niezależność i prowadzić ten spór w sposób otwarty. Piękny spór, polecam panie pośle, właśnie ten Komitet do Spraw Szczepień w Niemczech, który w sposób jednoznaczny i definitywny starł się z tamtejszymi landami, szefami, rządami niemieckich landów, które oczekiwały, że on wyda rekomendacje właśnie szczepienia wszystkich i w każdej chwili. Oni stali na stanowisku do dnia dzisiejszego, zachowali to, że na przykład szczepienie dzieci ma daleko idące obwarowania i jest w dużym stopniu, powinno być zarezerwowane do tylko i wyłącznie pewnych grup i powiedzieli krótko, proszę nie przerzucać na nas swojej nieudolności administracyjnej, my zdania nie zmienimy, bo takie jest zdanie ekspertów i tak samo należy postępować tutaj. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie tego typu sposób komunikowania, ale też i funkcjonowania instytucji publicznych jesteśmy w stanie zbudować, a przynajmniej powinniśmy do tego dążyć. Jak widać, wzorce całkiem nieodległe, nie w dalekich krajach, tysiące kilometrów stąd, ale setki jak najbardziej są możliwe do naśladowania. Ja teraz pominę pana dyrektora, przekażę głos panu ministrowi Krzysztofowi Łandzie, a później zaprosimy, poprosimy o zabranie głosu pana prezesa Mariana Banasia. Ja bardzo krótko. Wydaje mi się, że taka analiza nie kosztowałaby dużo. Myślę, że modelowanie, zarówno jeżeli chodzi o konsekwencje ekonomiczne, jak i finansowe, oparte o analizę kliniczną, która by była zrobiona na podstawie przeglądu systematycznego, kosztowałoby między 500 000 a 1 000 000 złotych. Zrobione w Polsce. Prawdopodobnie moglibyśmy również wykorzystać modele z innych krajów, więc być może byłoby to tańsze i
można to zrobić moim zdaniem mniej więcej w pół roku do roku. Tak to bym oceniał. Natomiast powstaje pytanie, czy jakakolwiek instytucja publiczna, czy rząd taką analizę zamówi. Bo specjaliści są, na przykład w Agencji Oceny Technologii Medycznych, oni mogliby spokojnie taką analizę przeprowadzić. Myślę, że nie, że ten rząd jest zbyt duże ryzyko, że jednak taka analiza byłaby negatywna, miałaby negatywne wyniki i myślę, że nie znajdą się na to pieniądze. Natomiast zachęcałbym opozycyjne partie w naszym parlamencie, żeby się zrzuciły na taką analizę, przeprowadziły ją w prywatnej instytucji, czy na uniwersytecie polskim, bądź zagranicznym. To nie są duże środki, a mielibyście państwo naprawdę rzetelne evidence, bardzo mocne argumenty do gry politycznej. Pro publico bono. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu serdecznie za udział w dzisiejszej konferencji. Zanim zakończymy dzisiejszą debatę, poproszę pana prezesa Mariana Banasia o zabranie głosu. Dzień dobry państwu. Ja przede wszystkim chciałem serdecznie przeprosić, że nie mogłem uczestniczyć od samego początku w tej debacie. Debata bardzo ważna, ale inne obowiązki również wymagają poświęcenia czasu. Dlatego kończąc tą dzisiejszą debatę, chciałem państwu jak najserdeczniej podziękować za przyjęcie zaproszenia, uczestnictwo w tej debacie. Przede wszystkim dziękuję znakomitym panelistom i również gościom, którzy brali udział w tej dyskusji, przedstawicielom również Najwyższej Izby Kontroli zaangażowanym w organizację i przygotowanie tej debaty. 85 tysięcy, tyle wyniosła zwiększona liczba zgonów w porównaniu do średniej z lat 2015-2019, z tego 56,5 tysiąca z innych powodów niż COVID-19. Chciałbym, abyśmy zapamiętali te liczby, które dla nas są statystyką, a dla setek tysięcy osób są rodzinnymi tragediami i dramatami. Poruszone dziś zagadnienia i sformułowane wnioski z pewnością zostaną przedstawione w planowanych przez NIK raporcie o stanie państwa w dziedzinie zdrowia publicznego. Bez wątpienia system ochrony zdrowia w Polsce wymaga reorganizacji. Wskazuje to na to również ta dzisiejsza debata. Nie wiemy, kiedy wybuchnie kolejna pandemia i jakie wyzwania postawi przed nami. Dlatego już teraz powinny rozpocząć się prace nad koniecznymi zmianami. Decydujący głos przy projektowaniu konkretnych rozwiązań powinni posiadać specjaliści, a nie politycy. Nie można wyobrazić sobie zmiany systemu na lepsze bez odpowiedzenia sobie na kardynalne pytania stawiane na dzisiejszej debacie. Jakie wnioski należy wyciągnąć z nadmiernej śmiertelności? Jakie dokładnie elementy systemu opieki zdrowotnej wymagają przeglądu i reform? Czy wystarczy zasypać system środkami finansowymi, aby działał sprawnie? Czy centralizacja zarządzania szpitalami przyniosła zamierzony cel? Nie możemy oczekiwać realnej jakościowej zmiany w systemie opieki zdrowotnej bez odpowiedzi na te pytania i pozostałe. Liczę, że dzisiejsza debata odbije się szerokim echem w naszym kraju i stanie się impulsem potrzebnym do dokonania zmian. Polki i Polacy zasługują na sprawną, skuteczną i efektywną opiekę zdrowotną na najwyższym światowym poziomie. Ślicznie panu dziękuję, państwu dziękuję i zapraszam do następnej debaty po ukazaniu się już całkowitego raportu. Dziękuję bardzo państwu i do następnego zobaczenia. Ja też dziękuję. Zapraszam na kawę, herbatę, ciasteczka i do rozmów.